radnych gminy Choruszcz. Witam serdecznie panie i panów radnych. Witam serdecznie wicestarostę powiatu Beksnickiego, pana Krzysztofa Sapińskiego. Sekretarza gminy Choruszcz, panią poradę. Witam dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Lidę Balasek. A może bez tych brat wszystkich. Koordynatora Wydziału Inwestycji i Infrastruktury, pan ministra Przygada. Nie widzę chętnych do dyskusji.
Ja chciałbym złożyć autopoprawkę do porządku obrad i zamienić punkt trzeci z punktem czwartym, to znaczy sprawozdanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w związku z występowaniem długotrwałej suszy w uprawach przenieść jako punkt czwarty ze względu na to, że pan wójt musiał o 12 godzinie uczestniczyć w komisariacie policji tam na przekazywanie pewnych obowiązków i dlatego nie może być tutaj od początku naszej sesji, a chcę przy tym punkcie uczestniczyć. Jest to bardzo ważny punkt, oczywiście stan także jest ważnym punktem, ale prosił mnie o złożenie takiej fotografii. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy ktoś ma jakieś uwagi. Nie widzę. Proszę o przegłosowanie nad moją autopoprawką. Kto z pani bardzo radnych jest za zamianą punktu trzeciego z punktem czwartym. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Ktoś przeciwny nie widzę. Kto się wstrzymał, nie widzę. I teraz przegłosujemy cały porządek dzisiejszych obrad po tej zmianie. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Ktoś przeciwny nie widzę. Ktoś się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad po zmianach został przyjęty. I teraz przechodzimy do punktu trzeciego. Stan techniczny infrastruktury drogowej o zachowanie zawierania gminy w roku 2017. Bardzo proszę pana Janusza Cygana. Dzień dobry Państwu, przedstawimy teraz Państwu mówię liczbie nogiej, bo mam na myśli również pracowników Wydziału Inwestycji i Infrastruktury. Przedstawimy Państwu w miarę krótką, w miarę zwięzłą informację dotyczącą stanu dróg, ale nie tylko dróg, wchodzę mówię również o całej infrastrukturze drogowej, całej otoczce drogi, bo nasze działania, czy ewentualnie działania w zakresie, czy w strukturach tutaj dróg i traktów komunikacyjnych, to nie tylko drogi, ale również inne elementy, o których za chwileczkę będę mówił. Jest to bardzo ważna dziedzina w życiu gminy, jeżeli chodzi o drogi, infrastrukturę drogową. Jest to bardzo ważna dziedzina w życiu gminy i ja osobiście jako pracownik tejże gminy jestem bardzo zadowolony, że powagę akurat tej dziedziny rozstrzygają zarówno Państwo radni, jak i Pan Wójt, zarówno dla Pana Wójta i dla Państwa widać, że jest to działanie inwestycyjne, priorytetowy kierunek. Uważam swoim zdaniem, że słusznie, że tak jest, dlatego że oczekiwania mieszkańców w ogromnym stopniu koncentrują się właśnie na poprawie stanu dróg, oświetlenia drogowego, chodników, różnych innych elementów tejże infrastruktury. Nawet bardziej mi się wydaje, że mieszkańcy zajmują te sprawy i oczekują w tym zakresie więcej inwestycji. Nawet bardziej mi się wydaje niż w zakresie kanalizacji czy jakichś innych tego typu działań. Stąd bardzo się cieszę, że władze gminy bardzo mocny akcent kładą na właśnie rozwój infrastruktury drogowej. A czy nam się to udało w 2017 roku? Za chwilę Państwo ocenicie sami. Ja pozwolę sobie tylko przedstawić pewne informacje, pewne dane, które miały, ze zdarzeń, które miały miejsce w ubiegłym roku. Rozpocznijmy od takiego zestawienia zbiorczego. Przygotowaliśmy takie zestawienie zbiorcze odnośnie jak gdyby określenia naszego stanu infrastruktury drogowej. Chodzi o drogi, chodzi o głównie o drogi i ich nawierzchni. To zestawienie mam nadzieję, że będzie nam towarzyszyło przez najbliższe lata. I mam nadzieję, że te proporcje w poszczególnych składnikach będą się zmieniały w sposób zdecydowany na korzyść nawierzchni bitumicznych, no bo taka nawierzchnia dopiero jest
satysfakcjonująca i taka właśnie, jak powinna być w XXI wieku. Jak Państwo widzicie, nie ma teraz 114, przeszło 114 kilometrów dróg do utrzymania. Czasami przypominacie sobie Państwo na przykład zdenerwowanie ze strony Państwa, ze strony mieszkańców, że droga dziurawa, że równiaka nie utrzymała, że jeszcze u nas jej nie było i tak dalej, i tak dalej. Przy 114 kilometrach łącznych dróg, proszę sobie wyobrazić, jaki to jest zakres i poziom robót, które powinny wpłynąć na poprawę stanu tychże dróg. Tylko albo aż, bo trudno mi to ocenić, niespełna 33 kilometry to są drogi o najmniejszym bitumicznym. I myślę, że naszym celem na najbliższe lata jest właśnie dążenie do tego, żeby w tej pozycji ilość kilometrów zwiększała się, co będzie powodowało jednocześnie zmniejszenie ilości dróg o nawierzchni tłuszniowej, żwirowej, gruntowej i tak dalej, tak dalej. Póki co na razie miażdżąca większość dróg na terenie gminy to są właśnie drogi żwirowe, jak widzicie Państwo, prawie 50 km. To są drogi o nawierzchni tłuszniowej, to jest około 13 km, czy ewentualnie wzmacniane żwirem, żużlem, innym materiałem, to jest około 12 km. Tak wygląda nasz obecny stan posiadania. I nad tym pracujemy, żeby w najbliższych czasach to się sukcesywnie zmieniało. Jeżeli chodzi o dzisiejszą tematykę i drogi i infrastruktura drogowa, rozpocznę od dróg. I tutaj kilka dziedzin działań, które wykonywane są systematycznie na drogach, bo drogi i utrzymanie dróg to nie jest tylko i wyłącznie budowa, ale to jest również bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym. I żeby te drogi utrzymać w tym stanie technicznym, trzeba wykonywać systematycznie szereg różnego rodzaju działań, które, no mówię, będą powodowały, że te drogi będą w stanie zadowalającym. Bo ja sobie zdaję sprawę, że niektóre odcinki, czy niektóre kategorie dróg nie jesteśmy w stanie osiągnąć stanu bardzo dobrego, bo tylko wtedy, kiedy położymy nawierzchnię tłuszczową, można powiedzieć, że o, i wtedy to jest właściwa nawierzchnia. Więc jednym z takich bieżących i systematycznych, corocznych czynności, które są wykonywane na tych drogach, to jest między innymi zimowe utrzymanie dróg. Co prawda to akurat te działania nie wpływają na jakość dróg, chociaż pośrednio też, ale głównie one mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych. Więc te czynności to jest przejezdność, to jest usuwanie śliskości, to jest doprowadzanie przy opadach, przy mrozkach, doprowadzenie dróg do takiego stanu, żeby użytkownicy mogli się w sposób bezpieczny poruszyć. Od wielu lat korzystamy z usług przedsiębiorców z terenu gminy, zarówno w zakresie podśnieżania, takiego utrzymania, usuwania zasp i śniegu, jak również w zakresie usuwania goruleci. W 100% korzystamy z usług przedsiębiorców z terenu gminy i tylko w tym obrębie się poruszamy. Całe szczęście, można powiedzieć, że ostatnie lata nie były zbyt intensywne, jeśli chodzi o opady śniegu. Owszem, zdarzały się gorulecie, zdarzały się śliskości na drogach. Natomiast całe szczęście przez ostatnie lata nie mieliśmy jakichś większych problemów, jeżeli chodzi o przejezdność wynikającą ze śniegu, wynikającą z zasad. Ja tu pozwolę sobie tylko, wielu z Państwa na pewno to dokładnie pamięta, gdybyśmy się cofnęli kilka lat do tyłu, zaspy rzędu 1,2-3 były normalnością. Nie wiem, czy ktoś jest ze Strugic albo z rejonu strugickiego, dzwonił w Strugice. Przecież przejazd do Strugic w zimie czasami był niemożliwy, bo tam są takie wąwozy, które były notorycznie systematycznie zasypywane śniegiem i one były nieprzyjazne. To były zaspy rzędu wysokości 2-3 metry. Podobnie Osetnica, kierunek Osetnica na przykład. Systematycznie takie rzeczy się zdarzały. Krzywa Grodle odcinek. Tak mógłbym wymieniać tutaj kilkadziesiąt różnych dróg, które w zimie właśnie stanowiły wielki problem z przejezdnością. Ale szczęście, ze względu na niskie opady śniegu, ten problem jest w tej chwili mały, ale niemniej jednak musimy cały czas czynić działania, chociażby po to, żeby usunąć gorulce. Powiem Państwu tak, z takich doświadczeń chociażby ostatniego roku. Musimy to robić i w ogóle tego nie absolutnie nie odstępujemy, natomiast musimy to też robić z tego powodu, że użytkownicy dróg zmienili swój sposób podejścia do zarządców. Kiedyś samochód leżący w rowie w trakcie śliskości czy coś był rzeczą prawie że normalną.
każdy, kto, każdy musi to kontrolować, który doczna jakiejś szkody w wyniku bliskości, zwraca się od razu do ubezpieczyciela. I w tym momencie gmina ponosi, albo może ponosić, określone wydatki, jeżeli nie spełni swoich ustawowych wymogów w zakresie utrzymania dróg. Stąd między innymi, z tego powodu musimy bardzo dbać o te nasze drogi, żeby nie było ani problemu z przejezdnością, ani problemu ze szkodowością i odszkodowaniem. Kolejna taka rutynowa, systematyczna działalność, którą prowadzimy na drogach, to jest równanie i profilowanie dróg z wykorzystaniem równiany. To jest już Państwu bardzo dobrze znane działanie od wielu, wielu lat. Dzięki temu, że mamy własną równiarkę, na pewno jest to wielka korzyść, że mamy własną równiarkę, ale ostatnimi czasy korzystamy również z usług podmiotów zewnętrznych, chociażby po to, żeby jak najszybciej poprawić stan dróg po zimie. Głównie chodzi o okres wczesnej wiosny i doprowadzenie dróg gruntowych, szutrowych, żwirowych do takiego stanu, żeby one były przejezdne, zadowalające dla mieszkańców. Gdybyśmy to robili jedną maszyną, proszę znowu wrócić do tej tabelki, tego zestawienia, które podawałem, 50 km dróg żwirowych, czy 12 km dróg wzmocnionych żwirem, więc robią się to dziesiątki kilometrów i jedna równiarka. To trwałoby to miesiącami, więc wynajmujemy równiarki od podmiotów zewnętrznych i praktycznie można powiedzieć, że w przeciągu miesiąca czasu jesteśmy w stanie doprowadzić wszystkie drogi po zimie do takiego stanu zadowalającej przyjazności. Ja bardzo dobrze pamiętam ten rok, chociaż co prawda mówimy o roku 2017, ale ten rok był też charakterystyczny pod tym względem. Zima może nie była ostra, ale była bardzo uciążliwa w sensie jej trwania. Cały czas marzec, kwiecień, deszcze, opady śniegu, śnieg, deszcz i tak na przemian. I nie mieliśmy kiedy puścić ten sprzęt na drogi. Właśnie tutaj na tej sesji od Państwa wysłuchiwałem również uwagi, dlaczego jeszcze nie robione. No był to efekt przedłużającego się okresu zimowego. I nie można takie urządzenia dla szyby jak równiarka wysłać na drogę, gdzie stoją kałuże, gdzie jest błoto, bo nie osiągniemy wtedy żadnego efektu. Natomiast jak tylko warunki pogodowe pozwolimy, zgodnie z obietnicami, które Państwu składaliśmy, natychmiast te drogi uzyskały odpowiedni stan. I teraz zobaczcie Państwo właśnie sam okres, w którym jesteśmy. Zrobiliśmy wiosną bardzo porządnie drogi gruntowe, szutrowe i tak. Po tych przeciągającej się zimie, po tych opadach, nastała susza, bo to było takie przejście. Jeszcze w kwietniu czy w maju były deszcze, a od maja zaczęła się susza. Ta susza, oczywiście, ona ma bardzo negatywne skutki na wiele dzieci. Tutaj koledzy za chwilę będą referować zresztą o tym. Natomiast jeśli chodzi o drogi, spowodowało to, że drogi się nie niszczą. Zobaczcie, jak wyglądają drogi w waszych okręgach. Tak jak zostały zrobione w maju, tak się trzymają do dzisiaj. Bo nie ma deszczu, nie ma wody, nie ma niszczenia. I z tymi drogami gruntowymi to jest właśnie tak. Jak jest wilgotno, są deszcze, musimy często je naprawiać, bo one się niszczą. Jak jest sucho, ich stan techniczny utrzymuje się w stopniu zadowalającym znacznie dłużej. Powiem Państwu tak, i znowu, to mówimy dzisiaj o 2017 roku, ale też zahaczę delikatnie o pewne decyzje, które zapadły w gminie i już się zadziały w 2018 roku. Troszeczkę zmieniliśmy technologię utrzymania dróg gruntowych, tych dróg szutrowych. Oprócz równiarki, o której tutaj mówię, ona oczywiście w dalszym ciągu to będzie priorytetem. W tym roku po raz pierwszy spróbowaliśmy w miejscach newralgicznych, na drogach, które w miejscach, gdzie systematycznie, notorycznie wybijają się dziury i one są naprawdę nie tam, że tam maleńka jakaś jedna dziurka na drodze, ale seria dziur, że w ogóle droga prawie że jest jedna. Dostosowaliśmy taki, to nie jest żaden wynalazek, żeby to jest pełne jasne, żeby ktoś powiedział, że to odkrył Amerykę. Nawozimy baterię. Czasami jest to szlaka, czasami jest to kresowina, czasami jest to pospółka, w zależności od lokalizacji, w zależności o którym odcinku drogi mówimy. I powiem Państwu, że to przynosi świetny efekt. Jeżeli ktoś się porusza drogami tymi bocznymi, polecam przejechać się drogą z Biskupina na przykład do Starego Łomu, z Biskupina do Grodni, z Biskupina do Jeszmanowic, z Biskupina do Witkowa na przykład. Drogi zrobione wczesną wiosną dzisiaj przepięknie się utrzymują. Jest to efekt między innymi naniesienia materiału. Tak samo robiliśmy pod Radówka, Gowarzów, w wyniku interwencji, tam ta prawka, dalej, tak dalej. To się sprawdza, więc będziemy próbowali w tym kierunku iść, nie zaniechując oczywiście utrzymania równiarki. To jest to utrzymanie bieżące, systematyczne dróg.
Proszę Państwa, rok temu, jak stałem przed Państwem tutaj przy tej mównicy, to mówiłem, że rok 2016 był rokiem lamp i oświetlenia drogowego. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Mówiłem, że to był rok oświetlenia, bo wykonaliśmy tam 200% normy, ileś dziesiąt tych lamp. Bo rzeczywiście tak było. Wielki boom w zakresie rozwoju rozbudowy oświetlenia drogowego. Dzisiaj mogę z pełną świadomością i z pełną odpowiedzialnością powiedzieć Państwu, że rok 2017 był rokiem dróg. Rokiem przebudowy nawierzchni dróg. Mówię to z pełną odpowiedzialnością jeszcze raz. Niewielu jest pracowników Urzędu Gminy, którzy mają taki staż pracy jak ja. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale do tego zmierzam, że ja dobrze pamiętam. Ja bardzo dobrze pamiętam, co ile robiło się. Jeszcze nigdy nie wybudowano tyle nowych nawierzchni dróg, co w roku 2017. Macie Państwo prezentację, tutaj na prezentacji są poszczególne drogi pokazywane z informacjami takimi uzupełniającymi, kto był wykonawcą, jaki był wartość zadania, jaka była długość od tego odcinka drogi. Więc ja nie będę się koncentrował na Gołaszowie, gdzie budowaliśmy drogę, w Osetnicy, to prawda, ktoś powie, no jaka w Osetnicy droga, a 120 metrów. Tak, ale przy tej drodze mieszka Pani Ani, proszę mnie poprawić, 20 godzin. 20 rodzin mogli w tym przypadku jest jedna druga wioska. Więc tyle rodzin jest zadowolonych, że są pomogą i idą do domu. Więc dobrze, jest to 120 metrów, ale jest to wielki efekt na mieszkańców. I duże zadowolenie na mieszkańców. Niekoniecznie musiało być 2 km i 2 domy przy tym. Wystarczy 100 metrów, ale 20 domów, prawda? I tak jest na przykład w Osetnicy. Ja specjalnie to podkreślam, żeby nie bagatelizować również tych krótkich odcinków. Bo one w znaczeniu lokalnym są bardzo, bardzo ważne. Widzicie Państwo, Biskupin, kolejny odcinek drogi, Witków. Co prawda niby tam była ta góra, ale ona celowo używała słowa w pewnym momencie ona tylko była z nazwy, bo już jej stan techniczny był taki, że nic już nie można tam nadjechać. Krzywa przy wsparciu Agencji Nieruchomości Rolnych, fajna droga i też droga, która spełnia wielorakie znaczenie. Ona jest drogą dla mieszkańców, którzy tam mieszkają, tam jest 2 czy 3 drogi, ale jest również drogą teraz do szkoły. Jest również drogą teraz do szkoły, przywożenie dzieci i tak dalej, fajną, bezpieczną, porządną drogą. Tutaj należy również wspomnieć o współpracy ze starostwem powiatowym. Co prawda było to zadanie starostwa, realizowane przez starostwo, duże zadanie renowacja nawierzchni drogi powiatowej w Witkowie, mówię duże, to prawie 2 kilometry, ale my też dołożyliśmy swoje 5 groszy, partycypowaliśmy w kosztach. Mam nadzieję, że nasz wkład przyczynił się do zmiany nawierzchni tej drogi. Dzisiaj można powiedzieć, że w obrębie Witkowa jeździ się tylko i wyłącznie eleganckimi, gładkimi drogami, bo zarówno przez wioskę, jak i kolonię trzeba wyglądać wieś na terenie gminy Chorzów. Co prawda jest to droga powiatowa, jest to rozpoczęte fajnie, nie swoją drogą, ale warto to podkreślić, fajnie to elegancko wygląda. Także oprócz tego, że sami budowaliśmy, sami przebudowaliśmy nawierzchnię, również współpracowaliśmy z partnerami, jeżeli te działania miały służyć również naszym mieszkańcom. W tej chwili również, znowu wybiegam jak gdyby do tego roku, również jesteśmy w trakcie czy w toku współpracy ze starostwem powiatowym w zakresie przebudowy innej drogi. Nigdy nie nasza, nigdy nie wiadomo gdzie, ale dla naszych mieszkańców jest niezmiernie ważna. Chodzi o Stary Łomcy, Osła. Jest to niezmiernie ważna droga dla naszych mieszkańców. Stąd tutaj Pan Wójt, prowadząc rozmowy ze starostwem, podjął taką decyzję i niedługo Państwo też poprosimy Państwa o zadeklarowanie za tych dokumentów w tym zakresie. Także tyle, aż tyle, albo tylko tyle w zakresie przebudowy i powstawania nowych nawierzchni dróg. Tak jak mówiłem, przeszło 6 km i przeszło 2 miliony złotych bezpośrednio gminnych zaangażowanych właśnie w tą infrastrukturę. Przeszło 2 miliony złotych, proszę Państwa, z budżetu gminy zostało zaangażowane w drogę. Kolejny temat, którym warto też się pochwalić, też nie nasz, ale myśmy byli jednymi z głównych uczestników tego tematu, budowa chodnika z Chojnowa do miejscowości Michu. Również bardzo ważna inwestycja, szczególnie ze względu na bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo pieszy, bo tam jest bardzo krótka odległość, jeżdżenie tam nie jest żaden problem. Natomiast przemieszczanie się pieszy to był wielki problem, dlatego władze gminy uznały, że partycypowanie w kosztach budowy chodnika, tego, mimo że to jest przy drodze wojewódzkiej, leży jak najbardziej w interesie naszych mieszkańców. Stąd również byliśmy współbudowniczymi z
współbudowniczymi tejże drogi. Jeżeli chodzi o dalsze zadania, mówię o tych znaczących, czasami jesteśmy zmuszeni poprawiać niektóre rzeczy. Tak jak na przykład w Ognianach jesteśmy w toku, w trakcie poprawy stanu nawierzchni asfaltowej po wybudowanej sieci kanalizacji, nie chcę kłamać, ale chyba w roku 2010, czy gdzieś tak, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś tak w tych latach ona była odbudowana. Wcześniej? No, jeszcze wcześniej. I w tym miejscu, gdzie droga to ma przecięta i była budowana sieć kanalizacyjna, lata użytkowania spowodowały, że ona się zaczęła zapadać. Więc oprócz tego, że istotne dla nas jest budowanie nowych dróg, również nie zaniedbujemy takich rzeczy, takich elementów, jak doprowadzenie tej samej drogi do odpowiedniego stanu. Pewne odcinki, pewną odległość tej drogi poprawiliśmy w roku ubiegłym. Te nierówności zostały zlikwidowane, spodzienki kanalizacyjne wyregulowane i w tym roku już mamy podpisaną umowę z wykonawcą. Myślę, że w miesiącu wrześniu zostanie wykonane kolejna część tych zagłębień w drodze w Ognianach na tym ciągu, gdzie była kanalizacja budowana. Mówiąc o remontach, utrzymaniu, jedno z również elementów stałych elementów działań corocznych to jest utrzymywanie tych dróg przy użyciu patchera. Patchera, niektórzy mówią grysem kamiennym, niektórzy mówią emulsją, niektórzy mówią przy użyciu patchera. Co wiosnę, ale to dotyczą naprawy tylko i wyłącznie dróg o nawierzchni bitumicznej. Co wiosnę wszelkiego rodzaju ubytki, pęknięcia, wykruszenia naprawiamy na bieżąco tym sprzętem, po to, żeby zabezpieczyć drogę przed dalszą degradacją, dalszym jej rozsypywaniem. To jest też niebagatelna rzecz, to jest bardzo istotne działanie. Ono konserwuje te drogi asfaltowe, zabezpiecza je przed dalszą degradacją i powoduje, że ich żywotność przedłuża się w znacznym stopniu. Systematycznie co roku te działania są wykonywane i ich nie zaniedbujemy. Wspomniałem tu Państwu, że w roku 2018 próbowaliśmy innej technologii utrzymania dróg szutrowych, ja mówię ogólnie szutrowych, poprzez zawiesienie materiału. Ale to nie tak, żebyśmy w tym roku dopiero to zaczęli. Tutaj zaczyna być prezentacja, proszę Państwa, ile materiału na różne drogi nawieźliśmy, dowieźliśmy, na różne odcinki dróg, w różnych materiałach. Samego kamienia to jest około 1600 ton. A razem z frezowiną, razem ze szlaką, łącznie tych materiałów uzbierało się przeszło 3300 ton. Jest to naprawdę ogromna ilość, 3300 ton, które zostały wszystkie wbudowane w drogi. Aż tak sobie pomyśleć, co by było, gdybyśmy tych 3300 ton nie wbudowali w drogi, co by z tymi drogami się dzisiaj działo. Jest to świetny sposób na ratowanie, przedłużanie ich żywotności, dlatego, tak jak Państwu mówiłem, w tym roku poszliśmy jeszcze krok dalej, jeszcze doszła do tego pospółka i tych ton, jak będę zdawał, jak nie będzie zdawać sprawozdanie za rok Państwu, to zobaczcie Państwo, że tych ton będzie znacznie więcej, bo to naprawdę przynosi efekty. Nie jesteśmy w stanie, każdy tutaj siedzący jest chyba świadomy tego, że nie jesteśmy w stanie wybudować 60-70 km dróg asfaltowych w krótkim czasie jednej chociażby kadencji. Więc musimy się ratować innymi metodami. Jedną z tych metod jest właśnie nałożenie materiału na drogę. Tutaj jest jeszcze też podpunkt mówiący w tym sprawozdaniu o wygaszaniu i znowu nie wymienia to bezpośredniego wpływu na stan drogi, chociaż zejście, spływanie wody z korony drogi, im łatwiej ta woda spływa z korony drogi, tym mniej się niszczy główna nawierzchnia, a z kolei zarośnięte pobocza powodują, że ta woda jest przetrzymywana w koronie drogi. Więc koszenie poboczy to jest raz poprawa, czy inaczej wpływanie na utrzymanie stanu technicznego drogi, dwa, estetyka, bo to jest bardzo ważne, estetyka, trzy, bezpieczeństwo. Bo te trawy czasami sięgają niewykoszone wysokości metra albo nawet więcej i na zakrętach, czy w jakichś innych neuralgicznych miejscach, one stwarzają zagrożenie. Stąd również systematycznie co roku wygaszamy pobocza dróg. Przejdę teraz do infrastruktury, tej takiej, która nie jest, znaczy jest bezpośrednio związana z drogą, nie jest samą drogą, nie jest samą konstrukcją drogą, ale jest infrastruktura, która ma ogromne znaczenie właśnie na stan drog, bezpieczeństwo, estetykę, stan techniczny i tak dalej. Jeden z pierwszych punktów mówi o zamontowaniu spowalniaczy. W ubiegłym roku zamontowaliśmy trzy spowalniacze, jak tutaj Państwo widzicie na tym wykazie.
muszę Państwu powiedzieć tak. To kompletnie nie jest zgodnie z moją, jak gdyby, z moim sposobem myślenia, ale prawdopodobnie w przyszłym roku będę Państwu meldował tutaj na sesji, że rok 2018 będzie rokiem spowalniaczy. Zostaliśmy zasypani dosłownie, zostaliśmy zasypani podaniami i wnioskami o spowalniacze. W tej chwili oczekiwania już nie dotyczą tylko drogi asfaltowej, czy jeżdżą szybko albo coś. Nie, Szuter, droga 2 metry szerokości, nie wiem, odcinek 10 metrów, spowalniacz. Jesteśmy zasypani spowalniaczami. Oczywiście próbujemy te wnioski rozpatrywać, używając trochę logiki i głowy do tego wszystkiego, więc w niektórych przypadkach odmawiamy, bo nie jest to w żaden sposób uzasadnione, ale pomimo to takich miejsc, gdzie nie można odmówić, jest i tak cała masa. Także w tej chwili firma, która produkuje spowalniacze, zaciera rękę na tej ręce, na myśl, bo nie chodzi. Jesteśmy ich stałym odbiorcą. Także my prawdopodobnie będziemy w przyszłym roku mieli priorytet spowalniacze. W ubiegłym roku było tylko 3, powiem Państwu tak, w ubiegłym roku było tylko 3. W tym roku już zamontowaliśmy chyba 7 albo 8. Taka jest skala porównania. A jeszcze mamy 6, jeszcze przed nami 6. Dobrze, proszę Państwa, dalej. Wszelkiego rodzaju przepusty. To też jest niepowiadalna rzecz. Załamany przepust, brzydkany przepust powoduje, że woda nie spływa, woda zalewa rolnikom pola, zalewa łąki, wylewa na drogę, niszczy drogę, więc przepusty, to jest równie, jak wiele innych czynników, działa, jest równie bardzo, bardzo ważne. Fajnie jest, że mieszkańcy gminy, w dużym stopniu, nie zawsze i nie wszędzie, ale że mieszkańcy gminy odpowiadają, jak gdyby, ze swojej strony na ten problem. Na czym polega to? My kupujemy rury, te przepustowe, a rolnicy skrzypują się we własnym zakresie, gdzieś tam pod drogą rozkopują, układają. Korzyść jest obopólna. Woda schodzi, nie stoi, nie ma zastoić wody na polu, na łące. My jesteśmy też zadowoleni, bo droga jest przejezdna i utrzymana w należytym stanie. Także korzyść jest obopólna i w wielu, wielu, wielu przypadkach korzystamy z takiej współpracy. My dajemy materiały, rolnicy własną, jak gdyby, robocisne zaangażowanie i tym sposobem udało się wyremontować kilka przepustów, które były wielkim problemem, wielkim utrudnieniem. Znaki drogowe. Znaki drogowe to jest bieżąca, systematyczna kosmetyka. To jest kosmetyka, ale tak samo mówię, kosmetyka bardzo ważna. Oznakowanie dróg i to wpływa na bezpieczeństwo, a oprócz tego to wynika też przepisów prawa i obowiązków, które na nas ciążą. Tutaj też, jak Państwo się przyjrzycie, chociażby na te znaki, które zostały zamontowane, większość to są ograniczenia prędkości. Większość to jest ograniczenie prędkości. Także spowalniacze i ograniczenie prędkości. Ja powiem Państwu tak. Moja teoria, ja tam sobie wymyślam jakieś swoje teorie. Moja teoria na ten temat jest taka, nawet kiedy się podzieliłem z Panem Wójtem tą teorią, że powinien Pan Wójt i władze gminy, bo jestem zadowolony z tej mnogości wniosków o spowalniacze. Dlaczego? Już odpowiadam. Wyobraźcie sobie Państwo drogę, która jest dziury, garby i tak dalej. Nie trzeba żadnego spowalniacza. I tak nie da rady nią szybko jechać i tak. I tak nie da rady. Natomiast, jeżeli droga jest gładka, czysta, elegancko zrobiona, to zachęca kierowców do przyspieszenia, prawda? I myślę, że ten boom na spowalniacze wynika z tego, że stan dróg gminy, zarówno asfaltowych, jak i tych szutrowych, poprawił się w takim stopniu, że kierowcy zaczęli szybciej jeździć, bo są ku temu warunki. A jak zaczęli szybko jeździć, to zaczynają być utrudnienia dla mieszkańców, bo jednym się burzy, innym jest niebezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że tutaj zatrudniły moje te opinie. Nie jest to do końca pozbawione racji. Gdyby się przyjrzeć temu tematowi, nie jest to do końca pozbawione racji. Tam, gdzie są dziury, wszyscy jeżdżą, bo ludu to ruszą na samochodzie. A jak droga jest dobra, no to się dzieje czasami różne rzeczy. Proszę Państwa, w dziedzinie mostów tutaj nie było szaleństwa w roku 2017, ale też całe szczęście, że nie. Po pierwsze, nie było aż takich znaczących, istotnych potrzeb, a po drugie, przypomnijcie sobie, w 2016 zrobiliśmy dwa ogromne zadania na mostach. I w Goliszowie, i w Niedźwiedzicach. Dwa bardzo duże mosty, bardzo istotne, bardzo znaczące mosty, zostały zrobione w 2016 roku. W tym roku 2017 bardziej takie kosmetyczne rzeczy, mosty, to już nie jest duży most, to już bardziej w polu, na łąkach, w Goliszowie, plus tam płatki
no i szorie, bo tam akurat ta infrastruktura się znajduje. No i tam pielęgnacja kosmetyka mostu przy okazji budowy tam drogi. Także tutaj nie było też jakichś wyjątkowych potrzeb i zakres był taki, jaki był. Proszę Państwa, mówiąc o tym, że poprzedni rok, znaczy 2016 był rokiem oświetlenia drogowego, wcale nie znaczy, że wystąpiliśmy ten rozdział i że już się w tej dziedzinie nic nie dzieje. Absolutnie nie. Oczywiście już nie ma takiego natężenia jak w roku 2016. Niemniej jednak, jak Państwo widzicie, wcale to nie jest mały zakres. 19 lamp tradycyjnych, dodatkowych, nowych lamp na terenie gminy, 19 lamp i 7 solarnych, które również uzupełniają ten system oświetlenia drogowego. One też mają ogromne znaczenie. Wchodzimy mocno w ten system solarny, szczególnie w miejscach, gdzie nie ma infrastruktury oświetleniowej, gdzie nie ma sieci, gdzie nie ma słupów. I czasami mieszkańcy tych części, tych rejonów byli wbrani, że skazani, że do końca życia nie będą mieli oświetlenia. Naraz rozwój technologii i techniki spowodował, że bez najmniejszego problemu można postawić radio solarną. I mamy je w kilku miejscowościach. W Krzyżach jest kilka takich dla Witkowie, Drogika. I nie słyszałem, żeby były skargi, że one coś tam szwankują, czy coś tam się zmieni. Stąd, jak Państwo widzicie, nie zaniechamy dalszego rozbudowy oświetlenia drogowego, bo tak jak mówiłem na samym początku, jednym z priorytetów mieszkańców są oczekiwania w zakresie poprawy stanu dróg, oświetlenia drogowego i wielu innych oczywiście dziedzin i czynników, ale te są bardzo mocno akcentowane. Proszę, zakończę dzisiejszą wypowiedź personaliami. Zakończę personaliami. Chciałbym z tego miejsca podziękować serdecznie wszystkim pracownikom Wydziału Inwestycji i Infrastruktury. Aczkolwiek co najmniej dwóm się te podziękowania nie należą. Ale nie, nic złego nie zrobili. Nie należą im się, bo w 2017 nie pracowali. Mam na myśli tutaj nowych kolegów, kolegę Krzyśka Sawicza i kolegę Darka Daniela. Oni pracują od marca, od lutego tego roku, więc no siłą rzeczy nie ma czarnych palców w tym, o czym teraz mówimy. Natomiast wielkie słowa uznania z mojej strony i słowa podziękowania należą się mojemu krajanowi, Krzysiowi Muzyce. Powiem Państwu tak, życzyłbym każdemu takiego pracownika w wydziale. Nie jest to efektowny pracownik. On jeszcze szczera fajerwerkami, kokardami i wodotryskami, natomiast jest to niesamowicie efektywny pracownik. Powierzenie zadania Krzyśkowi równa się wykonanie tego zadania. Można pójść spokojnie spać, temat na pewno zostanie do końca dociągnięty. Krzysiu jest bardzo grzeczny, bardzo inteligentny, bardzo spokojnym chłopakiem, on nie daje po sobie, nie jest frontmanem, chociażby takim jak ja. Krzysiu jest naprawdę bardzo sumiennym, bardzo dobrym pracownikiem i z tego miejsca możecie, nie było do tej pory nigdy okazji. Zawsze gdzieś tam, żeśmy coś tam robili, nigdy nie było okazji, żeby Ci podziękować. Serdecznie Ci dziękuję za całe lata pracy, które ze sobą spędziliśmy. Myślę, że ten brawa od Państwa są jak gdyby potwierdzenie, bo Państwo znacie Krzyśka tak samo jak ja. Ciągłe, systematyczne kontakty, myślę, że przychyliliście się w ten sposób do mojego zdania. A mówiąc o personaliach, tak jak tu wspomniałem, jest tutaj akurat dzisiaj na sali kolega Krzysiek Sawicz, ale jeżeli chodzi o dziedzinę drogową, dokonaliśmy transferu, która się posłuży takim językiem trochę piłkarskim. Dokonaliśmy bardzo ciekawego transferu. W miesiącu marcu dołączył do nas kolega Darek Daniel. Darek jest wysokiej klasy specjalistą w dziedzinie drogowej. Darek skończył studia, politechnikę, drogownictwo kończył. Darek ma uprawnienia inspektora nadzoru, Darek ma uprawnienia kierownika budów. Darek pracował kilkanaście lat w firmie wykonawczej jako kierownik budów, więc to chyba nic innego nie można więcej osiągnąć, w sensie wiedzy na temat budowy niż to ma on. Nie ukrywam, że to bardzo dużo nam daje. Raz, po stronie ekonomicznej, my już nie zatrudniamy inspektorów nadzorowych, bo mamy swoje inspektora nadzorowe. Dwa, każdy inspektor nadzoru zatrudniony, wiecie, jest zatrudniony. A swój chłopak, swój pracownik jest swoim człowiekiem. Że Darek czasami tak okrakiem stoi na rogowie, bo z jednej strony jest przedstawicielem inwestora, jako pracownik, a on sami jako inspektor nadzoru, chociaż to idzie w parze. Idzie w parze pracownik, a inspektor nadzoru, to idzie w parze. I myślę, że w niedługim czasie zobaczymy również fajne efekty.
no mówię, do dużej i bogatej wiedzy i doświadczenia kolegi Darek. Także jeszcze raz dziękuję swoim współpracownikom, dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam, że zwykle się rozgadam. Bardzo panie koordynatorze, zanim przejdziemy do dyskusji, ale na pewno tak obecnie witam serdecznie w ludziach i nie pamiętam pana Przejawka. Panie koordynatorze, ja cały czas mam się tyle lat, że to jest pikuś, pan pikuś, czy proszę, że zastępuje mnie pan angielskiego. Bardzo proszę, szanowni państwo, otwieram dyskusję. Wie pan, chodzi o przydziały, tam jest bardzo silna karta.
To jest jeszcze, to jest taka sprawa. Następna sprawa, bardzo priorytetowa. I ona tak naprawdę dręczy już mnie i nie tylko mnie od kilku lat. I tu też się przyczynił do tego chodnik, gdyż właśnie ten zmożony ruch pieszy spowodował, że przydało mi się rozmawiać z zarządem dróg krajowych o umieszczenie przejścia dla pieszych przez drogę krajową. Ja wiem, że Pan będą pewnie odpowiedzi, że ona jest w planie do przebudowy i tak dalej, ale no niestety, tam jest naprawdę tak niebezpiecznie, że muszę się, no, tam tylko moment i grozi to wypadnie. U Pana Rudziaka w sklepie są też spożywcze rzeczy, także też mieszkańcy korzystają. Bardzo dużo ludzi właśnie tak korzysta z tego sklepu. No a przejść przez drogę krajową w tym miejscu, to naprawdę jest coś szkodliwego. Także bardzo proszę, ja będę oczywiście interpelację składać. A jeszcze taka prośba od Państwa szczerze, nie wiem, czy zdało się jakoś też trzeba przy tej drodze krajowej postawić na przeciwko i wyjazd. Mamy też problem, a dają tam sprzęty do rządzie. Zanim ciągnie, położy się do ruchu na drodze krajowej, także ja bardzo proszę, przyjrzyjcie się do tych moich prośb, do tych moich prośb, które przedstawiłam do Państwa i Panu. Panie Przewodniczący, ja chciałbym być dobrze zrozumiany, bo być może, że nie tak zostanie zrozumiany jak trzeba. Ja przedstawiając Państwu informację, ja wcale nie mówiłem, że osiągnęliśmy Himalaje dróg i pewnie szczęście. Mamy mnóstwo jeszcze roboty do zrobienia w różnych dziedzinach, na różnych odcinkach i jesteśmy tego świadomi. Tym, że Państwo proszę pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli zwracacie się, jak Pani Radna, z interpelacjami, które są w zakresie gminy, to możecie od nas oczekiwać działań. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę nie naszą, to proszę być świadomym, że my tylko napiszemy pismo do nich i nic więcej. Jak chociażby lustro. My nie możemy nic zrobić w obrębie drogi krajowej. To w obrębie drogi powiatowej a w obrębie drogi krajowej to jeszcze tym bardziej. Więc nie mogłoby, żebyśmy przyszli z jakimś lustrem i postawili i tak dalej. Oczywiście przekażemy interpelację do generalnej dyrekcji z wnioskiem, przekazem, który Pani Radna przekazała, tylko że proszę nie mieć do nas pretensji, jeżeli się okaże, to nie jest też. Ja nie mówię o dzisiaj pretensji. Ja mówię o pretensjach za pół roku, że może się nie udać. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś z Państwa radnych, czy Państwa politycznych chciałby jeszcze zabrać głos, zapytać coś skowiarza. Pan radny z Skowiarza. Ja bym chciał zapytać o drogę tą na Kolonie. Tam z sprawozdania wynika, że jest dużo nawiezionej tej rezominy. No i ona przekształciła się w drogę taką z rezominą utwardzoną mocno. No i jaki jest plan jej naprawy? Czyli równiarka tam już nie zajedzie, a żyły się tworzą. W takiej sytuacji, wiesz, pomimo wszystko jednak równiarką też pewne rzeczy się uda, ale tu ewentualnie będzie zastosowany to rozwiązanie z nawiezieniem materiału, typu na przykład rozbłuka, piasek, który wypełni ten. Fezowina jest bardzo często gruba, zależy jak ona była sprezowana, czasami są to granulaty duże i one się są różne. Jak się zasypie to kamieniem, znaczy piaskiem, przepraszam, to się potrafi zamieścić na gładko. Ja ewentualnie doczytuję się w podtekście pytania pana radnego kierunku, w którym pan zmierza, ale to nie do mnie, panie radny. Jestem za, ale nie powiem, że nawet przeciw. Jestem za, ale to nie w moim kierunku. Jeżeli chodzi o utrzymanie, słusznie, to wymaga poprawienia, być może do więzienia po spółki, a rozwiązanie celowe, no, proszę pracować, jak to nie będę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, czy Pan Radny, mówi, czy co? Ja mam takie pytanie. Przede wszystkim chciałbym podziękować za drogę wykonaną do zmiany w ostatnim czasie, no ale jeżeli gmina wybudowała tę drogę, to jest bardzo fajna i służy szybkiej jeździe, jak mówi się dzisiaj, że czym lepsza droga, tym szybsza jazda, ale ja myślę, że powinniśmy zabrać tą drogę. Przepraszam. No, powinniśmy zabrać tą drogę i mieszkańcy po prostu się domagają, żeby postawić
strony lasu jakiś znak, że tylko dla mieszkańców okna ta droga, jakiś tolarz czy coś, żeby ta droga służyła jak najdłużej mieszkańcom i żeby byli zadowoleni. Dziękuję bardzo. Na ten temat się nie wypowiem w ogóle, bo a co będzie, jak mieszkańcy Kunic postawią, że ta droga jest tylko dla nich? Jak my jedziemy tam mieszkańcy gminy Koli? Jak zawsze mam sprawdzać paszporty. I co wtedy? Jeszcze dodam, że tak, że po prostu chcę to powiedzieć, ale niech sobie pan wyobrazi, godzina 2:30 rano jedzie 5 samochodów ciężarowych, znaczy pan wszystkim po wsi. To jest pogódka, to jest marnie wojna, jakby wybuchła druga wojna, trzecia wojna światowa. Jak mają mieszkańcy się czuć? Ja wiem, że to jest droga powiatowa, ale dalej jest droga gminna i 4:30 urządzali sobie przyjazdy, samochody do lasu, po drzewo i po prostu całą wieś potrafią ubić. Ja mówię z tego względu dla mieszkańców, że po prostu jakoś to postaram się wyprostować. Nie wiem, czy to rozmawiać z lasem, czy rozmawiać, no nie wiem z kim rozmawiać, żeby po prostu po to, że pojechali o godzinie 6:00, jak ludzie już nie śpią, a nie w to związku. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś pan radny Ryszard Zarzma? Ja mam odnośnie dróg parę tematów, ale nie chciałbym w tym punkcie, bo rozumiem, że nie jesteśmy panie przewodniczący w punkcie interpelacji, prawda? To nie będę tutaj temat poruszał. Myślę, że może w późniejszym porządku obrad będę miał wiele pytań, parę pytań związanych z drogami, ale nie teraz. Ja mam takie pytanie do pana, panie koordynatorze, jakie drogi gminne mają szansę na pozyskanie, na dofinansowanie powiedzmy z środków zewnętrznych, prawda? Częściowe, jak rozumiem, część środków budżetowych gminy, część powiedzmy, czy Urzędu Marszałkowskiego, czy z jakiejś innej. W jakim charakterze te drogi mogą być i dla czego kryteria? Świetne pytanie, proszę Państwa, bo ono może też rozwieje trochę hipotez, które gdzieś tam krążą i nie wiemy o rzeczywistości. Proszę Państwa, na obecną chwilę, ja mówię o obecnej chwili, o stanie na dzień dzisiejszy, dlaczego tak mówię? Bo każdy z Państwa wie, że płacimy od lipca dodatkowy podatek. Chyba wiecie, chyba nie wiem, który ma pójść na drogę. Więc jeżeli to się ziści i w przyszłym roku powstanie fundusz, nowy fundusz drogowy, to być może też powstanie kilkumiliardowa pula pieniędzy w KGU i będą te pieniądze dystrybuowane na samorządy i one będą jakieś tam kryteria ustalone. Nie wiem, nie będę gdybał, nie będę fantazjował, bo nie wiem, co się wydarzy. Natomiast jeśli chodzi o stan obecny, owszem, były do tej pory dwa programy, jeden taki krajowy, jeden wojewódzki, dotyczący możliwości pozyskania środków na drogi. Z tym, że te drogi, które my posiadamy, ich lokalizacja, infrastruktura, miejscowości, ich przebieg tych dróg, no niestety nie pozwala nam sięgnąć do tych pieniędzy. Bo główny nacisk idzie na drogi, które łączą powiat z powiatem, miejscowość z miejscowością, jest przy niej chodnik, jest oświetlenie, są przejścia dla pieszych, są wysepki, dziesiątki innych, bo każda dotacja w tej chwili polega na punktacji. Składa się wniosek i wniosek otrzymuje punkty. I załóżmy tam jedno. Czy jest oświetlenie przy tej drodze, punkty na tylko do dotyczy. Czy ta droga prowadzi do instytucji publicznych? Jeżeli tak, to do kilku. Za każdy jeden. Czy ta droga ma chodnik przy tej drodze przy chodnik? Jeżeli tak, to gdzieś punkt. Czy ta droga łączy powiat z powiatem? Jeżeli tak, to gdzieś punkt. Tak mówię, będzie proszę. Uzyskuje się ilość punktów pewno, no się powstaje. No, niestety te drogi, które my głównie mówimy o drogach lokalnych. My głównie mamy na myśli drogi pewno wsi, między domami, no tam jest największe zapotrzebowanie. Nasze wewnętrzne drogi lokalne. I niestety one się nie wpisują się w politykę rozbudowy dróg, bo tam się stawia większy akcent na drogi ważne, duże, strategiczne itd. Trafił nam się problem w tym roku. Trafił nam się. To tak jak w średniej górce, tak samo i nam się trafiło. Uruchomiono program, który pozwalał na
wartości publicznej, kulturalnej i tak dalej. I definicja, która się to, myśmy się wpisywali w definicją w postaci świetlic. I znaleźliśmy na terenie gminy, co i wyobraźcie, dwie takie drogi. Dwie takie drogi, które spełniały wymogi tego programu, że prowadzą one od drogi powiatowej do punktu kulturalnego, do obiektu oświatowego, do kulturalno-oświatowego przestrzegu. I znaleźliśmy takie dwie drogi. Jedna w Goliszowie, jedna w Rogiewie. I oczywiście natychmiast skoczyliśmy, zrobiliśmy zamach na te pieniądze i otrzymaliśmy dotację. Znaczy nie, jeszcze nie otrzymaliśmy, bo dostaliśmy, podpisaliśmy umowę. Ale w tej chwili dobiega końca budowa drogi w Rogiewkach. Lada sekundę będzie kontynuowana budowa drogi w Goliszowie. I to jest właśnie wsparcie z tego programu, bo akurat się tak złożyło, że w jednym i drugim przypadku można było z tego skorzystać. Jednym z takich sztandarowych punktów, którego źródeł finansowania, jednym z takich sztandarowych jest fundusz przy Urzędzie Marszałkowskim, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, tak to się nazywa w skrócie. I wymóg z kolei w przypadku tym, są to drogi, które muszą prowadzić do pól. Muszą prowadzić do pól, przebiegać między polami, łączyć, znaczy inaczej, poprawiać rolnikom możliwość dojazdu do pól, do w taki sposób. I w tym roku, zresztą w tym roku tak samo, skorzystaliśmy. W tym roku wybudowaliśmy za te pieniądze drogę w Opinach, w ubiegłym roku w Biskupinie i w Witkowie. Bo akurat one się wpisywały. Tylko że tutaj znowu, wiecie Państwo, też moglibyśmy może i o więcej zawalczyć. Z tym, że tam jest dofinansowanie do 1 kilometra. I to jest dofinansowanie na poziomie około 200 tysięcy złotych. Gdzie budowa czasami to jest 600-700 tysięcy. Więc jednak trzeba mieć swoje, żeby dostać to. Aczkolwiek my, mówię tutaj o polityce pana wójta, każde miejsce, gdzie można złotówkę chociaż dostać do finansowania, to natychmiast się ubiegamy. Z tym, że tych miejsc, z których można dostać, to tak jak mówię, FOK to jest takie sztandarowe miejsce. W tym roku ten program dojazdu do punktów oświatowych, kulturalnych i tak dalej, i też z tego skorzystamy. Składaliśmy wnioski do tego funduszu przy Urzędzie Wojewódzkim i Krajowym tym funduszu. W obydwu przypadkach nasze drogi poległy, między innymi droga Kołaczowa. Przepraszam, panie wójcie, tak jest, bo w razie kolegów z Kowru, no to myślę, było więcej nieruchomości rolnych. Przepraszam najmocniej, słusznie, panie wójcie, pan trzyma rękę na pulsie, bo naprawdę jest dobra współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych, obecnym Kowrem. Kowrem to jest teraz, ale to znowu, to są określone drogi. To są drogi, które są w zasobie Kowru i my podpisujemy z Kowrem umowę, że my przyjmiemy je na swój stan, ale pod warunkiem, że otrzymamy pieniądze na remont, na wybudowę. Więc nie jest to de facto droga gminna, oni dają tylko pieniądze na drogi agencyjne, na Skarbu Państwa. To też jest ważne, bo jest mnóstwo takich dróg, przynajmniej w urzędzie architekt, gdzie kilka dróg zostało zrobionych. Także jest to też korzyść wielka z tego, że znowu nie można ich pozyskać na przykład na drogę naszą gdzieś tam przez tych dróg, bo to nie to źródło. Jeszcze jedno zdanie, może taki jeden temat. Tutaj jest zanadto taka zwalna, nie? No bardzo dobrze, że tam, gdzie nie ma jakichś instalacji, tam, gdzie nie ma jakichś słupów, żeby ten piąty przewodniczący parkiem odpowiednio zdanie. Gdzieś tam się jeździmy i widzimy też takie lance, panie koordynatorze, ale jeszcze z takim śniegiem, który to, prawda? Gdzie w okresie jesienno-zimowym, gdzie tego słońca jest mało, to, a w szczególności gaty wtedy się są większe, jakby bardziej dominują. Yeah.
jechać i do Olszanicy, i do Pielgrzymki, jechać powiedzmy w okolicy powiatu polsko-radzieckiego, Tomaszów, inne te miejscowości, jakie tam są piękne, drogi, jak inne, i w Polsce mieszkają. A u nas, ja nie wiem, co się dzieje. U nas żeśmy się zatrzymali jakieś, nie wiem, czy 15, czy 20 lat temu na jakimś, tam, na jakimś przystanku. I te drogi uległy degradacji. Także co pana zdanie? Ma pan jako fachowca od drugiej do inwestycji, prawda, pojazdy, materii, to jestem, no nie wiem, pan, bo jestem malinkiem, ale żyję tu, obserwuję, prawda, i mnie to bardzo często spędza sens spotyk. Powiem panu tak, panie radny. Ja oczywiście mam swoje pytanie, jak na wiele różnych tematów. Dobrze się dzieje. Pozwoliłem sobie to zdanie wyrazić w pewnym czasie, w pewnym gremium, w pewnym miejscu. Pozwoliłem się podzielić swoimi uwagami, z czego to może wynikać. Natomiast dzisiaj bardzo proszę, panie radny, proszę mnie zwolnić z zabrania głosu w tym temacie. Panie wójcie, proszę mi pomóc. Proszę, przepraszam najmocniej, ale nie czuję się kompetentny i odpowiedzialny, żeby tu na forum rady odpowiedzieć. To mówię tylko, podsumujemy się tak pamięci, prawda? Wszyscy lekarki, pracownicy urzędu, no przecież przemieszczamy się po innych powiatach i naprawdę taki stan, który tam jest, to tylko pożałować. I drogi śródpołowe, asfalt, teraz w ubiegłym, w tym roku, czyli droga Kolonia Wojciechów, Wojciech, Wojciechów, Wajków, ale takiej pięknej drogi, no, prawda, też zostało wykonane. No, i wiele innych dróg, no. No ale dobrze, no, nie będę tu pana molestował. Bardzo duże i jak mówił pan wójt, był okres, kiedy dostęp do różnych środków był dużo łatwiejszy, były mniejsze obwarowania. Pamięta pan zresztą, to też dotyczy się gminy, gdzie inne gminy poszły dużo, dużo dalej. My musieliśmy bronić tego, co było na dzień, wtedy, na tamte czasy w gminie były najważniejsze. Gdzie składano wnioski, gdzie powiat, gdzie województwo było wtedy legnickie, gdzie był bliski dostęp do środków, inwestowano w drogi, inwestowano
w infrastrukturę i te gminy też rozwijały się szybciej. Dzisiaj możemy tego żałować, bo tak jak mówił tutaj pan koordynator, dostęp do funduszów, które pozwalają na szybszy rozwój infrastruktury drogowej, jest dużo cięższy, dlatego że są tak duże obwarowania, jak mówił, łączenie dróg tutaj lokalnych czy powiatowych z drogami szybkiego ruchu, czy z drogami TNT, z autostradami. No i my nie mamy siły przebicia, bo nasze środki, znaczy nasze wnioski w Urzędzie Wojewódzkim czy w Ministerstwie Infrastruktury, no są od razu jakby z góry wskazane na niepowodzenie. Staramy się tutaj w takim porozumieniu powiat, gmina realizować pewne odcinki, no na pewno to jest niewystarczające. Udało nam się też w tym roku skorzystać z dofinansowania z KOWR-u i tu dzięki przychylności Rady, kiedy już będzie po sesji, będzie podpisana uchwała, będziemy realizować to zadanie już, nie wiem, pod koniec września, po podpisaniu umowy inwestycja zostanie rozpoczęta. Był też tutaj wątek, chyba przez Radnego Kułagę, odnośnie tonażu. To jest, proszę Państwa, to jest problem. W większości dróg powiatowych jest ograniczenie. Budziwojów jest do Łodzi, Pawlikowice są ograniczeni tonażem, ale to nic nie daje, bo te samochody ciężarowe i tak tam będą jeżdżą. Monitorujemy to na policję. Policjanci gdzieś od czasu do czasu się pokażą. Są mandaty, ale też ciężki sprzęt. Nie tylko ciężki sprzęt firm transportowych, ale też powiedzmy sobie szczerze, że rolnicy mają coraz większy sprzęt. Te drogi, kiedy były budowane, no, były budowane z podbudową bardzo słabą i były tylko położone masą asfaltową. Na dzisiaj się te drogi rozsypują. No i tu jest właśnie ten problem, że no, nie stać jest na dzień dzisiejszy, tak jak was, tak samo powiat, żeby w krótkim okresie czasu zmodernizować wszystkie odcinki dróg. Jest też problem właśnie tego tonażu. Ja nie wiem, sam jak mielibyśmy podejmować decyzję, bo jest też problem na przykład w Wierzchonowicach. Mieszkańcy skarżą się na samochody jeżdżące od Świerodni koło drogi. Witowie też się skarżą, Stary Łomi się skarżą. No, nie wiem, wszystkie miejscowości nagle odciąć, postawić znaki. Mamy ślisko, też ma do nas pretensje, że chcemy postawić znaki, no, ale jak my się mamy zachować? Kiedy my piszemy do nich pismo o dofinansowaniu na przykład drogi tej Stary Łom Osła, oni no, nie mają pieniędzy, ale nie chcą też, żebyśmy im do tego zapytali. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź pana radnego. Szanowny panie starosto Krzysztofie, powiem więcej przyjacielu. Moje pytanie nie wynikało z tego, że ja chciałem, powiedzmy, czy czepiam się powiatu. Proszę mnie zrozumieć. Ja myślę, że czymś normalnym jest, że jeśli czegoś się nie rozumie, coś się obserwuje, że nasuwają nas jakieś do głowy pytania, myśli, przemyślenia. Także ten mój głos to wcale nie jest głosem, powiedzmy, jakimś tam atakującym. Przecież ja doskonale wiem, że obecne parę władze powiatu legnickiego zasiadają, powiedzmy, no, od trzech i pół roku. No, to nie było pytanie skierowane to właśnie do obecnej władzy gminy, tylko mówię, skąd się wie, że teraz biorą takie duże dysproporcje, powiedzmy, powiatami, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Także proszę tego nie odbierać, tak? Także że nawet do gminy, powiedzmy, w moim pytaniu nie było wielkiej złośliwości, czy w jakimś dużym momencie przepianem się. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Pozytywne jest to, że każdego roku kilka kilometrów dróg u nas powstaje i tak powiedział Pan Koordynator na niespotykaną będzie skalę. Robimy wszystko, żeby te drogi były lepsze, było sprawozdanie pokazane. W tym roku, w zeszłym roku 6 kilometrów, w tym roku kolejne kilometry. Pomału, pomału będziemy starać się, żeby te drogi stawały się bezpieczniejsze i lepsze. Natomiast ja Państwu tylko przytoczę kilka takich faktów. Rozmawiał z Panem Wójcie z Bartek Polsowiecki, który już dawno zapomniał o tym, że on ma na nich zrobić, tak? Ale on mówił do mnie tak, wiesz, ja mam u siebie taki staw. Ten staw w sumie nic mnie nie kosztuje, to jest po mechanizmie staw podstawowy. I ja z tego stawu mam 2,5 miliona rocznie podatku. I tam można mnożyć następne rzeczy, gdzie już KGHM wyszedł stamtąd, a cały czas jest zobowiązany płacić podatki. Druga rzecz. Siedzi drugi wójt z Osiecznicy. Ja mówię, no to wy jesteście bogaci, macie poligony? No tak, mam poligony, bo jest poradnicy. No też na samym początku dostaliśmy z MON-u, z Ministerstwa Obrony 40 milionów za te poligony. Jednorazowo 40 milionów. I tutaj możemy później mówić, że Warta Polsowiecka ma takie drogi, że Osiecznica ma takie drogi. Gdybyśmy dostali 40 milionów jednorazowo takiego prezentu, jak to Osiecznica, to też by dzisiaj nie mówili, że mamy drogi. Ale mimo wszystko staramy się w miarę możliwości sięgać po wszystkie środki, jak tutaj były wymienione, które są dla nas dostępne. Dochody własne również przeznaczamy na te drogi. No i myślę, że efekty są, a żeby było jeszcze bardziej to widać, to trzeba troszkę więcej czasu i cierpliwości. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, Panie Wójcie. Bardzo proszę jeszcze Pan Radny. Ja nie wiem, czy będę ostatnim mówcą na ten temat, ale chciałbym to troszeczkę niepoważnie zakończyć, ponieważ chciałbym zapytać Pana Koordynatora, czy ktoś kiedyś wystąpił z powołania, że na odcinku Jaroszówka-Rokitki prosi powiatowej? Chyba nie. Jeszcze nie. Tak. To dlatego, że jest bardzo krzywa i dziurawa. To też pasuje. Doszczędziliśmy na spowalniaczu, ludzie nie mogą jechać szybciej niż 60 na godzinę, bo się nie da na pewno. No jest tak jest. Czekamy na dobrą drogę. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych. Ja chciałem Państwu tutaj przypomnieć, że w programie pracy Rady Gminy mieliśmy na dzisiejszej sesji mówić także omawianie dróg powiatowych. Ale ja z prewentacją nie prowadziłem tego do porządku obrad, bo to ani jest czas, ani miejsce. Może sprawy coś tam było źle odebrane, dlatego zadecydowałem, że jeżeli rozliczy mnie z tego rada. Nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie wymierzali tych wszystkich rzeczy. Wystarczy, że mamy ze swoimi drogami kłopoty, dlatego dzisiejsza tutaj omawianie, oczywiście, że takie omawianie na wiosnę, jakbyśmy mieli w porządku obrad w kwietniu, w marcu, to byłoby bardzo możliwe, bo naprawdę nasze drogi gruntowe po przedłużających się takich ciapach wiosennych, no wyglądają tak, jak wyglądają. Ja też uważam ze swojej strony, że to, co robimy z drogami, zresztą myślę tutaj już nasza rada i Pan Wójt, władze gminy, my wszyscy wyznaczyliśmy swoje priorytety. Jednym z nich jest naprawdę infrastruktura drogowa. Trzymaliśmy się całą kadencję i myślę, że to jest fajny kierunek. Naprawdę możemy być z siebie zadowoleni. Oczywiście tak, czy Pan Koordynator, czy Pan Wójt. My tutaj wszyscy mówimy, że no, do innych tutaj gmin czy tych bogatszych, no jest nam bardzo daleko. Ale małymi krokami jestem pewny, że będzie coraz lepiej odnośnie. Znaczy nie ma takiej sytuacji, że jakakolwiek gmina, to jest pierwsza i podstawowa rzecz. Bo czy gmina Warta Bolesławiecka, czy gmina na Zaciotno, nie mają. Nasza gmina jest największa w województwie legnickim i z tego tytułu jest o największym powierzchni i z tego tytułu bierze się też ilość kilometrów tych dróg. A ja to odmienię. Tak, tak. Jeszcze
jeszcze jedno zdanie mogę? No bardzo proszę. To tak już samo lecę robić. Ja osobiście powiem Wam tak, nie miałem żadnych kontekstów, jeżeli chodzi o stan dróg gminy. Żadnych. Bez względu na to, jakie one są w stanie. Dwaj koledzy, którzy doszli do mnie do wydziału, są mieszkańcami innych gmin. I oni są w szoku od kilku miesięcy, jak duży nakład, jak duży nacisk kładzie się na utrzymanie dróg. Mówię o szutrowie, ja nie mówię o asfaltowe, bo wiecie, asfaltowe to jest szczęście. Jeżeli chodzi o drogi szutrowe, śródpolne i tak dalej, jak jeszcze czasami z nimi samochodem przemieszczamy się między na przykład Starym Łomem, Krzywą, gdzieś tam Biskupinem, to chłopaki sobie tak luzują tam w samochodzie, ile wejdzie i mówią, o, można pojechać. No czasem, że na innych gminach stan takich dróg, o których mówimy my, nic nie otrzymuje. Tak, tak, tak jest, panie wójcie. Nic się nimi nie przyjmuje. Nikt się nimi nie przyjmuje. Nikt nie kryści ich tak nasze. Co? Powiedziałem. Nie mamy kompleksu, bo naprawdę nie mamy się tego z tego. Mamy wiele do zrobienia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Jeszcze pan reżyser. My tak popatrzeć na przestrzeni lat, jak zmieniają się priorytety do siebie, prawda? A w ogóle jeśli przez dwa grady patrzeć na to, to strategia, prawda? Jeszcze parę lat temu to analiza, bo najpierw była woda, nacisk, prawda? Dobra, to mamy wyrównane, potem kanalizacja. Dzisiaj również są oczekiwania na kanalizację, ale normalnie dla tego wszystkiego są drogi, prawda? Coraz częściej i coraz więcej zaczynamy rozmawiać o drogach. Więc to też o tym świadczy, że priorytety oczekiwania mieszkańców w ogóle się zmieniają i pod tym kierunkiem i władza gminy i rada gminy powinna swoje działania ukierunkować. Dziękuję bardzo. Ja już naprawdę kończę. Panie koordynatorze, proszę przyjąć od Państwa radnych, ode mnie osobiście podziękowania za pracę, którą wykonujecie na rzecz infrastruktury drogowej i tym podobne. Podziękować pracownikom, chociaż widzę, że tutaj siła pracowników jest. Czasami my ich dręczymy telefonami, drugiarka tam, po tam, ale no taka jest nasza praca. Za to serdecznie dziękujemy. Docenianie to wszystkiego tego. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w związku z występowaniem długotrwałych suszy w uprawach. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, pana inspektora Sławomira Zelenia. Dlatego, że ta susza ciągle trwa i ona niestety będzie trwała.
aż do końca zbiorów. Tutaj niestety już nawet jakby jutro zaczęło padać, to, no, to niestety ta sytuacja już się nie poprawi. Czeka się nie odratuje. Niestety te wszystkie uprawy bardzo mocno uciekały. I tutaj każdy rolnik, obojętnie jaka jest struktura jego zasięgu, taka struktura pomoc, czy to mówimy o zbożach ozimych, jarnych, przypakach, czy o warzywach, owocach, kończywszy na ziemniakach, burakach, kukurydzy, każdy jeden bardzo mocno uciekł w tegorocznej suszy. No i tutaj postaram się Państwu krótko zreferować, jakie są procedury, bo wiem, że jesteście Państwo żywo zainteresowani tym tematem. Wiem, że też jest dużo wątpliwości na temat, dlaczego szacujemy to, a dlaczego nie szacujemy czegoś innego, dlaczego to tyle trwa. No, postaram się krótko wyjaśnić te wątpliwości, opisać Państwu te procedury, jak to wygląda. Może przejdźmy do kolejnego punktu, zacznijmy od aktu prawnego, na jakiej podstawie działa nasza komisja. Więc nasza komisja jest powołana przez wojewodę dolnośląskiego, jak każda inna komisja w Polsce. Pan wojewoda dolnośląski powołał nas zarządzeniem 289 z 25 czerwca, oczywiście na wniosek pana wójta. I tutaj uwaga, ciekawa sprawa. Pierwszy jakby zarejestrowany wniosek rolnika o szacowanie strat suszowych, to przyszedł do nas pocztą rolnika z Krzywej, notabene 20 czerwca. No i od 20 czerwca już tu się posypało dużo zapytań rolników, dużo wniosków. Już wiedzieliśmy w tym momencie, że tych szacowań na pewno nie uniknijemy. Zresztą zdawaliśmy sobie sprawę od dłuższego czasu, że ta susza panuje i te straty w rolnictwie na pewno wystąpią, na pewno je stwierdzimy. I tak było, ale ten, co ciekawe, już w momencie wnioskowania do wojewody o powołanie komisji, my musimy określić przypuszczalną liczbę gospodarstw, które ucierpiała, strukturę plonów, jakie ucierpią, mało tego powierzchni, które ucierpią. No, my z gospodarką musimy wziąć, skarbnicze nie wiem. Oczywiście też może powiedzieć, bo susza była w całej gminie, prawda? No to możemy przyjąć, że 100% gospodarstw, 100% upraw uległa suszy. Wiadomo, że też nie wszyscy rolnicy głoszą i to przeliczeniu na ziemi to troszkę inaczej wygląda. Też dużo jest gospodarstw rolnych, a tak naprawdę tych większych rolników lub tych rolników, których jest to jedyne źródło dochodu, utrzymania i troski, no to jest troszkę mniej. Także przeliczeniu na ziemi to troszkę inaczej wygląda. Ale to mniej. To może na samym wstępie przedstawię członków naszej komisji, żebyście Państwo wiedzieli, z kim macie do czynienia. Na samym wstępie chciałem przedstawić pana doktora inżyniera Tadeusza Orlańskiego, przedstawiciela Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pracownika tutaj naszego oddziału w Pojnowie na ulicy Reja. Pan Tadeusz, potężna wiedza, wkład historyczny w działanie komisji, bardzo długoletnie doświadczenie, bardzo dobra znajomość gminy i rolników, także potężny wkład w pracę naszej komisji. Kolejnego tutaj chciałem przedstawić przedstawiciela Dolnośląskiej Izby Rolniczej, pan Marian Kuczuba. Również tutaj brał czynny udział w pracach komisji. Pan Marian jest czynnym rolnikiem, także a on tutaj w naszej komisji reprezentował przede wszystkim rolników, prawda? I tutaj jest stał zdecydowanie po stronie rolników, bo znał potrzeby, problemy rolnictwa. Także, a przy okazji też duża dawka humoru, także mimo że pracy było dużo, mimo tego trudu i znoju, pracowało się przyjemnie atmosferze. Kolejny pan przedstawiciel Izby Rolniczej, pan Grzegorz Rudziak, również czynny rolnik, duży rolnik, także też bardzo dobrze zna, w sensie podstawowym, zajmuje się ziemią, bardzo dobrze również zna kolejne
problemy z tej praktycznej strony, bardzo dobry na problemy rolnictwa, też bardzo dobry fachowiec. I tutaj krzyknie merytorycznie się udzielał i nam pomagał. I tutaj jeszcze muszę dzwonić o koledze Grzegorzu Śnikowcu, który również był członkiem naszej komisji z ramienia Urzędu Gminy Hojnowy. Także mocny skład. Niestety nie udało się stworzyć dwóch komisji, bo wiadomo, to zawsze to szybciej nam poszło i było po prostu sprawniej, szybciej, bo byśmy mogli dwie komisje teraz. Niestety nie udało nam się z tego względu, że wynik jest taki, że musimy, że komisja musi się składać z jednego przedstawiciela gminy, jednego przedstawiciela DOTR i jednego przedstawiciela izby rolniczych. Niestety, no tutaj mieliśmy tylko jednego przedstawiciela z Dolnośląskiego Ośrodka Rolniczego, pana Tadeusza, który się mocno zaangażował w działania, ale wiadomo, jeździliśmy też w kilku godzinach pracy i poza godzinami pracy, ale no, tych wniosków było naprawdę sporo, także to trwało, to poszacowanie, chociaż myślę, że i tak nie tak długo, jak mogłoby to trwać. Nawet jeżeli chodzi o przepisy, bo proszę sobie wyobrazić, że od momentu złożenia wniosku o oszacowanie komisja ma według procesu, to nie to, że coś tam wymyślam, 2 miesiące na oszacowanie staw. Powiedzcie Państwo, to rolnik składa i już w momencie, kiedy złożył prawda, wniosek rolnik, on chce, żeby to było oszacowane, prawda, nie może w tym samym dniu. Się nie ma czego dziwić, prawda? Dlatego, że jest susza, są straty, to on chce ratować, co się da. Tutaj nie ma czasu na czekanie albo na zwlekanie. Także my musieliśmy tutaj taka walka z czasem, wiadomo, że musimy się tutaj dostosować do rolników i tutaj mocno starać się o to, żeby oni mieli jeszcze szansę ratować te uprawy, które zostały w polach i żeby chociaż tą stratę jakoś minimalizować, prawda? No, mam nadzieję, że nam się to udało. No, ale o czym później? Zresztą powiemy sobie później o liczbach. Teraz skąd się właśnie to wierzy, że jedne uprawy są szacowane, a drugie nie. Nawet na dzień dzisiejszy jest dużo zapytań. Zresztą nasza komisja cały czas szacuje, cały czas pracujemy. To nie jest też sprawozdanie z sprawozdaniem końcowym, że już mamy wszystkie, już wszystko wiemy. Jeżeli chodzi o zboża, o zimę, jarę, o rzepaki, o truskawki, no to tutaj jestem w stanie przedstawić Państwu takie w miarę kompletne dane. Natomiast jesteśmy jeszcze przed szacowaniami ziemniaków. Już można zgodnie z 10. raportem Instytutu Gleboznawstwa, Upraw Gleboznawstwa i Nawożenia w Słowach, już można szacować ziemniaki. Natomiast jeszcze nie można szacować buraków i kukurydzy. Myślę, że patrząc po to, co się dzieje na polach, myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Kolejny raport ukaże się po 1 września. Myślę, że tak w granicach 3-5 września się ukaże ten raport. To już będziemy widzieć, na czym stoimy. Jak tylko się ukaże w tych raportach, że te uprawy kukurydzy i buraków uległy suszy, my o tym powiadomimy rolników i będziemy jechać w teren oczywiście i szacować jeszcze te uprawy lub doszacowywać, bo jest też taka możliwość, że nieważne, że ktoś prawda, złożył raz ten wniosek, drugi raz może również złożyć na doszacowanie pozostałych upraw, te staty po prostu będą odnotowane większe. Więc tak, zgodnie z obecnymi przepisami, gdyż komisja może szacować szkody w uprawach w kategoriach ujętych w monitoringu suszy prowadzonym przez Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, dla których system wskazuje zagrożenie wystąpienie tym zjawiskiem. Na pewno Państwo słyszeliście, bo o tym się dosyć sporo mówi w telewizji i w mediach, o tym instytucie, on się stał sławny na całą Polskę za sprawą suszy. Szybko pokażę Państwu, jak wygląda ta strona, jeżeli mi się uda ją pochwalić. Generalnie system jest skonstruowany w ten sposób, że jest instytut na całą Polskę, który na każdą gminę jakby bada występowanie suszy rolniczej. On monitoruje suszę rolniczą. O, nie ma internetu, więc nie pokażę. Ale to w takim razie opowiem.
Więc ten instytut monitoruje suszę dla każdej gminy. No, bada jakby trzy aspekty. To znaczy, tam są wyróżnione konkretne uprawy roślin. One są wyróżnione tak zasadniczo, tak? Zboża, buraki, ziemniaki, kukurydza, polecenia życzenego, ale są też wyróżnione ze względu na system pożywniowy, na odporność, jeżeli chodzi o suszę. To po pierwsze, strukturę tych upraw bada. Druga rzecz, nawodnienie i odparowywanie wody, tak? Czyli ile tej wody pozostało w roślinie. Tutaj jest liczone to nawodnienie. No i kolejna rzecz to jest podział na kategorię gleb. Wiadomo, że są różne gleby. Tylko tego nie należy czytać tak samo jak bonitacji gleb, na przykład w mapach ewidencyjnych, bo jest to coś innego. Tam jest podział zasadniczo na trzy kategorie gleb. Gleby kategorii pierwszej to są piaski, iły, czyli te najbardziej przepuszczalne, czyli te, na których ta susza występuje najbardziej. Kategoria druga, kategoria trzecia, najlepsza. I co ciekawe, na tych kategoriach najlepszych gleb, a to jest to są trójki i dwójki, czyli też takie gleby, które występują na terenie naszej gminy, można powiedzieć, że tam ta susza była bardzo znikoma. Czyli jakby się tak w 100% odnosić tylko do tych badań tego instytutu w Kłabach, no to faktycznie nie powinniśmy nawet w większości z tych upraw szacować. Nie? To jest bardzo zastanawiające, ale z tego, co rozmawiałem z panią, no, jak wygląda sytuacja, pani też mieli komisję i komisja, jak tam wygląda u nich, no to jest mało rzetelne. Z tego względu, że tych stacji pomiarowych jest dosyć mało na całą Polskę. Najbliższa stacja, jeżeli chodzi tutaj o nasz rejon, jest w okolicach Złotoryki. W tym roku to też było tak, że prawda, w jednej części wioski nie padał też, a w drugiej części nie padał też. Prawda? Tam już jest inaczej, już ten teren troszkę jest czysty, także ten też było o te kilka stopni mniejszy. No, natomiast to jest konkretnie rekomendacja do naszej gminy i tak to jest. Z jednej strony fajnie, że no to jest instytucja naukowa i ona bada w sposób rzetelny, naukowy tą suszę. To nie jest tak, że decyduje o tym na przykład wójt, bo to powiedzmy sobie szczerze, byłoby mniej obiektywne, na przykład dlatego, że w gminach, ale na przykład w gminach wiejsko-miejskich, dajmy na to, gdzie jest zdecydowana większość mieszczuchów, no to po co powoływać komisję, dlatego, że prawda, po co sobie będziemy zadawać dodatkowej pracy, prawda? Także to tutaj na dwoje kawka proszę. Natomiast tutaj jest w raporcie wskazane, że dana uprawa uległa suszy, komisja musi to oszacować i tutaj rolnik jak złoży wniosek, no nie powinien się spotkać z odmową. Także tutaj jak najbardziej proszę gminy powinien wstrzymać procedurę powołania w celu złożenia wniosku do wojewody, powołania komisji i przeprowadzenie tych szacowań. Jaki jest minus tego instytutu w Puławie? Moim zdaniem, te raporty są za mało aktualne. One nie są aktualizowane codziennie. Te raporty ukazują się z częstotliwością około 10-13 dni. Czyli teraz proszę Państwa, proszę wyobrazić, co to jest 2 tygodnie dla rolnika. To rolnik tak, no i jest susza okrutna w polach. Przychodzi do urzędu, słuchajcie, muszę złożyć wniosek, oszacujcie mi, bo chcę zbierać plon, bo te straty mi się powiększają. A my, panie rolniku, niestety na razie nie możemy, bo w tym raporcie nie mamy tych upraw ujętych, że one uległy suszy. I taka sytuacja jest dzisiaj, jeżeli mówimy o uprawach kukurydzy i buraków. No to nie trzeba wielkiego specjalisty do tego, żeby stwierdzić, że buraki i kukurydza są fatalne, straty są duże. Natomiast jeżeli dzisiaj przychodzi rolnik do urzędu i mówi, proszę mi oszacować buraki czy kukurydzę, ja niestety muszę powiedzieć, przykro, na razie nie mogę, bo nie ma w raporcie instytutu, którego nazwa buraków tego. Czekamy na kolejny raport, on się ukaże, no tak jak w tym przypadku, on się ukaże z początkiem września i wtedy będziemy mogli poszacować.
Także no tutaj jest to troszkę faktycznie z niekorzyścią. Ten system nie trzeba poprawić, żeby on był aktualizowany, nawet i codziennie, moim zdaniem. Dobrze. Teraz tak, już jesteśmy na etapie powołania komisji. Jesteśmy już na etapie tego, że już wiem, że można szacować dane uprawy. Więc chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć o wniosku. Bo tutaj wniosek też w sensu dużo wątpliwości. Te wnioski obowiązują w całej Polsce, tak samo jak protokoły. Państwo rolnikom wnioski dużo nas interesuje problemów z prawidłowego uchronienia. Proszę wiedzieć, czy nam też, czy też tego uczyliśmy. To nie jest tak, że no my się uczyliśmy razem z Państwem, też jest to na bieżąco, bo te dokumenty są co roku aktualizowane, co roku wchodzą jakieś nowe przepisy. No a tutaj nasza wojewoda z tego skutku dla mnie rozlicza, ale tak pokrótce. Bardzo proszę, żeby korzystając tutaj z obecności Państwa, żeby to wiedzieć, że tak powiem, rozlicz dalej, bo no bo będą mi się składali, że nie jest wniosek o oszacowanie. Jak nie w tym jeszcze roku, to podejrzewam, że przyszło na pewno, że ta sytuacja się nie zmieni, to myślę, że się klimat raczej nie opłodzi, to idzie w tą stronę, gdzie klimat się zmienia na niekorzyść rolnictwa, jest coraz cieplej, jest coraz mniej porusz atmosferycznych. No to, co to, o czym kiedyś się mówiło w kategoriach science fiction, prawda, jakieś tam katastrofy pod tytułem zdrowe powietrze, powodzie, gradowicia, potężne wyładowania atmosferyczne. Dzisiaj jesteśmy świadkami takich zmian klimatycznych. Dzisiaj to się dzieje na naszych oczach, tak? No i to już się nie zmieni, to już się nie poprawi. Musimy się to świadomić. Teraz wydaje mi się, że musimy przeciwdziałać w taki sposób, że po pierwsze z jednej strony zabezpieczyć od strony prawnej, myślę tutaj o wprost o ubezpieczeniach, o czym też będzie mowa później, dlatego że ci rolnicy będą też inaczej traktowani, że ci rolnicy, którzy są ubezpieczeni chociaż od jednego zjawiska, jeżeli chodzi o uprawy. No ale też tutaj też myślę o takich działaniach, bo też na lekcjach do odrobienia dla rolników, jeżeli chodzi o nawadnianie, prawda? My musimy się zabezpieczać na przyszłość, tak? Czyli oznaczać, pogłębiać się rozwój regeneracyjny, budować studnie kominowe, zadbać o naturalną retencję, o nawadnianie, a czasem może zrobić się w ogóle o nastąpieniu swoich upraw, prawda? Żeby zrobić się jakieś inne uprawy, żeby po prostu czerpać z tego jak największy zysk i to. Tutaj bardzo krótko. Bardzo proszę o odnotowanie się tych rzeczy, bo na pewno te wnioski będą jeszcze składane. Bardzo ważnym sprawą tutaj przy składaniu wniosków jest wiedza o tym, ile rolnik posiada upraw, ale te uprawy muszą być zgodne z wnioskiem obszarowym o dopłatę. To tutaj my, i to mówię dlatego, że my nie mamy jako urząd gminy dostępu do takich informacji. My tutaj polegamy w 100% na wiedzy rolnika, na tym, co nam rolnik powie, co nam oświadczy w tym wniosku. To tutaj my tych danych nie weryfikujemy. Znaczy rolnik nam oświadcza, że ma tyle i tyle upraw, prawda, o dopłaty. My to przyjmujemy za fakt, za prawdę. A niestety potem te dane są przepisywane do protokołu, ten protokół to przelicza na te sposoby, w sensie system, tak? No i te dane są potem bardzo ważne i one być może będą weryfikowane przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji, która z kolei będzie udzielać pomocy rolnikowi, która to będzie wypłacać. Także tutaj na samym wstępie trzeba sobie, ja wiem, że teraz wprowadziła agencja te wnioski, tak? Tutaj przecież też na zasadzie oświadczenia się składa, prawda, i jaka jest powierzchnia tych prac. Natomiast warto sobie zanotować i prowadzić jakąś swoją własną dokumentację, żeby wiedzieć na przykład przy okazji składania tych wniosków, ile mamy całościowo powierzchni upraw i ile mamy karty jednej uprawy, prawda? Bo tutaj w kolejnej tabelce musimy wpisać całą produkcję roślinną, czyli nie tylko to, co rolnikowi jakby wysłał wniosek w kolejnym, tylko wszystkie uprawy, jakie w danym sezonie wegetatywnym mieliśmy.
tak? Czyli rodzaj uprawy i rodzaj uprawy i jej powierzchnia i suma tego wszystkiego musi się zgadzać z powierzchnią uprawy dokładnie. Tak samo jest z produkcją zwierzęcą, jeżeli rolnik posiada zwierzęta, chociaż tutaj jest wprowadzona dokumentacja, ale będzie się pamiętać w badaniu, ile zwierząt średnio sprzedał w ciągu ostatnich średnio 3 lat. To też musi rolnik wiedzieć. No i jeszcze tutaj pomijając imię, nazwisko, prawda, te takie dane personalne, tutaj pod danymi personalnymi jest skrót NIG. Tutaj różnie rolnicy wpisywali, były wpisywane telefony, PESEL-y, NIG-y, a chodziło o numer gospodarstwa, numer identyfikacyjny gospodarstwa, także ten sam, który jest we wniosku o dopłatę. No i go się też ujmuje we wniosku, później w protokole, później, bo tutaj wiadomo, że ułatwia sprawę przy tam identyfikacji rolnika na etapie starania się o pomoc. Teraz, no tutaj bardzo kontrowersyjny temat, niekiedy bolesny, ta walka z czasem, my jako komisja staraliśmy się, żeby to szacowanie przebiegało jak najszybciej. Zaczęliśmy szacować praktycznie 29 oficjalnie została powołana komisja od 1 lipca, tam bodajże po 2 czy 3 lipca, to był poniedziałek, od razu ruszyliśmy w teren z szacowaniami, żeby to nam jak najszybciej poszło. Jeździliśmy do miejscowości, te wszystkie wnioski wreszcie z jednej miejscowości i tak to zatrzymaliśmy. Myślę, że tam zrobiliśmy około tydzień lub półtora, jeżeli chodzi o tą pracę w terenie. Wiadomo, że później jeszcze było trzeba do niektórych rolników wracać, ale to tak myślę, że 80% to zrobiliśmy za ten pierwszy budżet. Natomiast to potem był drugi etap tych szacowań, to znaczy wypełnianie tych protokołów. Tutaj się okazuje, że tak, nie da się wypełnić protokołu w polu na kolanie. On jest w wersji elektronicznej, on przelicza wszystkie uprawy, wylicza procenty, dochód z produkcji roślinnej, zwierzęcy, suma, skrawki, tak. To jest cały protokół, on funkcjonuje na samą Polskę. No i niestety trzeba go wypełnić tutaj w wersji elektronicznej. No i właśnie na tym etapie się pojawiały te problemy, to znaczy powiem szczerze, no 70-80% rolników, no tutaj miało błędy w tych wnioskach. No musieliśmy prosić jeszcze raz rolników do urzędu z prośbą o wyjaśnienie pewnych kwestii, żeby tutaj dwa razy nie robić tej samej roboty, żeby sprawdzić ten protokół, podpisać. Teraz jesteśmy na etapie, kiedy większość tych wniosków jest wysłana do wojewody i czekamy na ich sprawdzenie i na potwierdzenie, czyli będzie przybita pieczątka od wojewody. Jeżeli już to się stanie, będziemy również się z Państwem kontaktować i one będą do odbioru i wtedy będzie można się starać o jakąś tam pomoc, o czym będzie później. Tych form pomocy jest kilka, także coś jest przygotowane, na pewno. Kwestia, która właśnie tutaj najwięcej wątpliwości zadała. Też uważam, że to jest niepewne, ale takie są zasady, takie są procedury, one są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i stronie Urzędu Wojewódzkiego. Znaczy przyjmuje się tak, że szacowanie musi być wykonane w terenie upraw, po tym jak rolnik złoży wniosek. Czyli nie ma możliwości, żeby tutaj się opierać na zadania świadków, na oświadczeniu rolnika, nawet na zdjęciach. Niestety komisja musi dokonać oględzić terenu. Mało tego, tam się wpisuje tak, do protokołu, datę złożenia wniosku, datę przeprowadzenia oględzi przez komisję, datę sporządzenia protokołu, datę odbioru, datę zatwierdzenia przez wojewodę. Także chronologicznie to wszystko musi grać. Nie może być tak, że ktoś składa wniosek już kiedy daleko w Kukorzniwach, prawda? No tutaj wiadomo, że jest oczywiste naruszenie tej procedury, no a tutaj komisja podlega wojewodzie, no i ponosi odpowiedzialność karną za to, co w tym protokole jest, niestety. Ale będzie też dobra informacja na koniec, także może nie będzie tak źle. Kolejna rzecz. Znaczy, w związku z tym, że muszą być przeprowadzone
zachowaniem, to wiadomo, że musimy poinformować rolników o tym. Wiem, że chodzili do mnie rolnicy, niektórzy faktycznie rozżaleni, że oni nie wiedzieli, prawda, że można było złożyć wniosek. Ja pamiętam, tutaj to, jak każda inna informacja, która jest publikowana przez urząd, możemy tu się odwołać na przykład do zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Są trzy generalnie zasady publikacji informacji, tak? Czyli na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, w siedzibie Urzędu na tablicy informacyjnej i w sposób zwyczajowo dostępny my to realizujemy poprzez zawieszenie informacji na tablicach w miejscowości, każdej jednej miejscowości, tak żeby ta informacja była dostępna. Jeżeli chodzi o informację o możliwości składania wniosków, no to pomijając, każdy rolnik zainteresowany, prawda, śledzi media, prawda, jakieś tam programy telewizyjne, jakąś tam prasę, no to faktycznie była o tym mowa, nawet jak ktoś się nie interesuje, no to myślę, że tam informacje do niego dotarły. Jeżeli chodzi o nas, no to ta informacja już 22 czerwca, czyli jeszcze przed powołaniem instytucji, ukazała się na stronach BIP-u, nieco później, czyli już po powołaniu komisji, ukazała się na stronach internetowych gminy Chojnów, Facebooka, na tablicy informacyjnej w siedzibie, na tablicach informacyjnych w miejscowościach. Oczywiście te informacje też o formach pomocy też można poczytać na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Agencji Rozwoju Modernizacji Rolnictwa. Tutaj dla potwierdzenia są skany, są screeny tam, gdzie faktycznie widać miejsca, gdzie ta informacja była publikowana, także to wszystko w miejscowościach na tablicach to było wszystko opublikowane. I w tym miejscu bardzo Państwa proszę i apeluję o to, żeby faktycznie uczulić mieszkańców, żeby schodzili od czasu do czasu na tą naszą stronę internetową. Tam naprawdę piszą nieraz bardzo ciekawe rzeczy, zamieszczamy, także można się dużo faktycznie dowiedzieć. Już nie mówię o tablicach informacyjnych, także w drodze do sklepu, do kościoła można sobie poczytać i zachęcam do lektury tablic informacyjnych na przykład, albo do lektury stron internetowych i Facebooka również, tak, i czekamy na porozumienia. Instrukcje od Państwa. Ojcze są te, tak, i będą, już czekamy, już jadą. Dobrze, to teraz może troszkę o liczbach. Na dzień 20 sierpnia wpłynęło łącznie 185 wniosków. Ta liczba się cały czas zmienia. Już wpłynęło 10 dodatkowych wniosków na oszacowanie dodatkowo ziemniaków. Także to rocznie myślę, że spokojnie przekroczymy 200 wniosków. To na 100%. Mam nadzieję, że książka dużo nie będzie, ale doczekamy jeszcze na ten raport 11 tego Instytutu w Puławach, gdzie będzie informacja, czy możemy szacować buraki i kukurydzę. Śmiem twierdzić, że będzie można, co widać na polach, co się dzieje z tymi uprawami. Także... Przepraszam pan, ja przedwczoraj słyszałem, że buraki i dacie ludzie się prędko ogłodają. Tak robisz, aż po prostu tutaj się zaczął i rolnicy mówią, o czym oni mówią. W agrobiznesie przez wczoraj na Dolnym Śląsku i w ogóle w Polsce jest klęska u rodzaju buraka. Ja słyszałem, że śpimy to. Tak. Ja się zgodzę, no bo o co chodzi? Ale przepraszam. To faktycznie, ja powiem tak, my jako komisja odnotowaliśmy straty, można powiedzieć we wszystkich uprawach, na poziomie od 40 do 60%. Rzadko się zdarzało, że było poniżej 40%. A było też kilka przypadków, że powyżej 70%. Czyli średnio można przyjąć, że na terenie naszej gminy wszystkie uprawy, już nie patrząc na jej strukturę, nie patrząc na miejscowości, uległy zniszczeniu w około 50%. No to tutaj bez żadnego naciągactwa, bez żadnego kradnodziejstwa można sobie pojechać w pola i zobaczyć. Nawet jak ten głos wyglądał fajnie, to jak się go przetarło w ręce, no to zostało samo poślad. Także tutaj Państwo, to rolnicy, fachowcy, wiecie dużo lepiej ode mnie, a też powiem jeszcze, że nie trzeba być fachowcem, żeby widzieć,
widzieć, że faktycznie te uprawy uległy suszy. A powiem, też widziałem w telewizji akurat wypowiedź ministra rolnictwa, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, na TVN24, w środę się wypowiadał. I redaktor pyta, panie ministrze, jaki status to jest? No już wiecie, już chyba się zakończyły, z końcem lipca też było szybko, no na pewno już wiecie. On powiedział 15% w skali tego. Mówię, o, to fajnie, nie? Już nie mówię o tym, że można powiedzieć, że jest zakochany w tych raportach tego instytutu, prawda? Gdzie większość rolników bardzo mocno na to narzeka, prawda? No bo jest susza, trzeba zbierać. Nawet wczoraj miałem rozmowę z rolnikiem, że pana, bo jak chcesz składać, niech mi pan oprzeszuje buraki. Ja bym już pana, nie mogę, nie pan się trzyma jeszcze kilka dni. A nie, ja już mam kontakt, ja już jutro jadę w pole zbierać, to będzie po zawodach, ja muszę to zrobić, bo się nie wywiąże z umowy. Rozkładam ręce, no przykro mi, nie mogę. Były takie przypadki, bo też protokoły czołówkowe założyłem do innych gmin, na przykład do Warki Prosowieckiej, do Gromadki, do Miłkowic i się jeszcze pytałem, jak to u nich wygląda. I faktycznie oni już tam na przekór wojewodzie, na przekór procedurą szafowali, pisywali te ziemniaki. No i co się okazało? Wojewoda wycofał, wróciło z powrotem. Trzeba do poprawki. Nie ma w raporcie, a w tym roku też jeszcze wpisuje okres występowania strat. Także w tym okresie nie odnotowano suszy, kiedy na przykład w ziemniakach do poprawki. Wydłuża to tylko czas szacowania tych upraw. Także no, to jest faktycznie, tutaj całkowicie się zgadzam i tutaj potwierdzam zdanie opinii rolników, że jest to faktycznie krzywdzące. To te procedury administracyjne odbiegają od realnych, od rzeczywistości, od tego, że rolnik po prostu ma się tam swój plan działania, to nie musi pewnych rzeczy wykonać, prawda? Bez względu na komisję. Tylko w tych gospodarstwach odnotowano straty na poziomie 30%. To też ten magiczny 30% i powiem tak, te 30% wizuje u nas w Polsce, oczywiście też w całej Unii Europejskiej, to się przyjmuje, tutaj też cytuję za minister rolnictwa, przyjmuje się, że ten próg te straty są co 30%, to taka na własne prawda? Wiadomo, że jest rok lepszy, gorszy, no a to jest firma pod skórką, także rolnik tutaj ponosi jakąś odpowiedzialność, jakieś ryzyko, te straty, te plony są nieraz niższe, nieraz mniejsze. Natomiast jeżeli te straty w całym gospodarstwie rolnym przekroczą 30%, no to tutaj już powinna zakroczyć pomoc państwa. Tutaj państwo powinno zareagować i pomóc, no bo w takiej sytuacji większość rolników nie jest sobie samemu w stanie pomóc. No i bardzo dobrze, że ta pomoc jest realizowana. 15 protokołów cząstkowych. Protokoły cząstkowe to są protokoły, które były szacowane na terenie naszej gminy, natomiast ci rolnicy nie mają siedziby na terenie naszej gminy. Także my zaprzesowaliśmy i te protokoły przesuwaliśmy do gminy Macierzyce. Przy okazji tego, jak zaprosiłem te protokoły, no to też rozmawiałem właśnie o tym, jak wyglądają zaszczepane unie. W każdej gminie są te same problemy. Czyli dlaczego tak są te raporty, dlaczego już jest zebrane, a nie można oszacować tych upraw, dlaczego to można szacować, tego nie można. Ale muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o liczbę złożonych wniosków, no to my tutaj jesteśmy zdecydowanym liderem. Było tak około 50 wniosków, w innych gminach około 30. Także, a my tutaj łącznie na połowę sierpnia, no to jest 180 wniosków złożonych. No i mówię, myślę, że tutaj mamy jeszcze 200 wniosków, na pewno przekroczymy. Tutaj mówię, w trakcie szacowania są jeszcze hodowleje, to też to można szacować. Okazuje się, że tutaj też będzie wsparcie dla hodowców ryb, o którym mówię za chwilkę. W sadach tutaj użytki zielone, krzewy owocowe, ziemniaki na dzień dzisiejszy można szacować. Te uprawy, które są jeszcze
polach, czy tam sadach można, można szacować, bo ja mówię, musi być uprawa, to jest warunek sine qua non. Problem nie zbędzie, komisja musi mieć co oszacować. Także, ale jeżeli tylko jest, to my jak najbardziej tutaj zachęcamy do tego, żeby składać te wnioski i będziemy to szacować. Od przyszłego tygodnia chciałbym wtedy. W kolejnym 10 roku, no ale o tym już mówiłem, można już szacować ziemniaki. Zachęcam rolników, którzy mają prawy ziemniaków do składania jak najszybciej wniosków. Będziemy od poniedziałku, wtorku, dzisiaj 4 będziemy je szacować. Rolników, którzy oczywiście bez względu na to, czy już składali, po prostu my to będziemy doszacowywać. Także śmiało można składać. Rolników, którzy mają ziemniaki, ale też do tego jeszcze buraki i buraki w kukurydze, to proszę o wstrzymanie się, myślę, że do 3 do 5 września, bo wtedy ukaże się 11 raport i tam się będziemy wiedzieć, czy możemy szacować kukurydzę i buraki. Tak? To już będziemy na 100% wiedzieć. Jeżeli tylko taka informacja się ukaże, no to tutaj już proszę o maksymalnie się sprężenie i składanie tych wniosków. Wyruszamy wtedy, żeby jakoś się to poszacować. I to już nasza próba, żebyśmy my zdążyli, ale zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby zdążyć. Będziemy dosyłać te protokoły do wojewody, żeby jak najszybciej przekazał Państwu już zatwierdzone te protokoły. I teraz o pomocy, to chyba najbardziej ciekawi Państwa w tej sytuacji. Nasza praca tutaj, jeżeli chodzi o komisję, polega na oszacowaniu sprawy, tak? Jeżeli chodzi o formy pomocy, tutaj o procedury starają się tą pomoc, no to niestety tutaj już jest to poza naszym zasięgiem. Tutaj to nie jest nasz pomysł. Też ja wiem, że rolnicy się na przykład w czasie wichry pytali się, prawda, a co za to będzie? To praktycznie pytanie popadało za każdym razem, jak wysiadaliśmy samochodem. Ale z chęciami do oszacowania. Na razie powiem tak. My w momencie, kiedy szacowaliśmy, mieliśmy tylko oficjalną informację, która była dostępna na stronach Ministerstwa Rolnictwa i ona była skupiona na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wiedzieliśmy tylko na ten moment o kredytach. Natomiast też, każdemu polecaliśmy, żeby na wszelki wypadek ten wniosek złożyć, żeby oszacować. No bo z nauczeniem, doświadczeniem z lat ubiegłych wiedzieliśmy, że na pewno jak już te komisje wszystko oszacują, jak Państwo zobaczy, jaka to jest skala tych zniszczeń, no i tutaj na pewno też rolnicy tutaj podniosą głos. To na pewno byliśmy o tym przekonani, że jakaś dodatkowa pomoc dla rolników będzie. No i co się okazuje, słynna konferencja premiera Morawieckiego i pana ministra rolnictwa w Polach, kiedy tam poinformował wszelkich wobec, że 800 milionów będzie dla rolników, którzy ucierpieli w związku z suszą. No i faktycznie przez taki dokument w życie. To jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 roku, który faktycznie mówi o tej pomocy i tutaj już się wprost mówi o pomocy finansowej dla rolników. Także faktycznie przewidziano pomoc finansową polegającą na dopłacie do uszkodzonych upraw. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiadomo ile tych pieniędzy będzie konkretnie, ale już znamy procedurę. To znaczy rolnik, który otrzyma protokół z szacowaniem potwierdzony przez wojewodę, udaje się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, tam składa wniosek. No i tutaj będzie jakaś opłata do uszkodzonych upraw. Także na razie tyle. O tym rozporządzeniu to tutaj jest napisane, także to jest ten dokument. A jeszcze ciekawostka, też proszę zwrócić tutaj na czas, tak? Większość komisji szacowała, czas
to już nie mamy, to już kończy. To już naprawdę, końcówka. Już proszę sobie zwrócić uwagę, że tak, nasza komisja zaczęła działać w końcu czerwca, przechodzi przez cały lipiec. Jak wszyscy wiemy, żniwa w tym roku bardzo szybko się zaczęły, bo wszyscy chcieli ratować to, co się stało. No i można powiedzieć, że na koniec lipca już było po żniwach, tak? Już było po żniwach. A rząd tutaj zdobył informację opublikował dopiero o tej dodatkowej pomocy, dopiero z początkiem września, bo to zostało podane w wiadomości 3 sierpnia weszło to rozporządzenie w życie. Czyli kiedy już było możliwe, tak? I rolnik, który mógł na to liczyć, no to faktycznie dokładnie. Dobrze. Teraz tak, szybko, będę czytał, żeby to jak najszybciej poszło. Pomoc. Poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu. W przypadku, gdy szkody spowodowane tego rodzaju są oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym. Tutaj ważna uwaga i tutaj myślę, że zostały w końcu wysłuchane głosy gospodarzy, którzy mają zwierzęta, że bo wiadomo, że jest tutaj w protokole podana produkcja roślinna i produkcja zwierzęca. I teraz tak, straty są odnotowane tylko w produkcji roślinnej, tak? Bo usło. Zwierzęta w czasie suszy, prawda, no nie usło, prawda, nie umierały. Może jest taki przypadek gdzieś tam, jak ktoś zostawił na łące, zapomniał, że to przyjrzanie. Idzie to oszacować, to jest ważne, ale myślę, że to są przypadki takie skrajne. Jest możliwość tutaj oszacowania tylko i wyłącznie, oszacowania. Jest tutaj możliwość tylko ujęcia od opłaty tylko w produkcji roślinnej. Także myślę, że tutaj z dużą korzyścią dla rolników, którzy mają użytki zielone, tak? które wyschły na beton, nie mają przypadków zwierząt, także jeżeli oni pokażą po prostu, że mają tam straty, no to faktycznie tutaj mogą iść na to pomoc. Nawet w przypadku, gdy w tym protokole jakby całościowym ta całość produkcji z gospodarstwa rolnego nie przekroczyła 30%. Rozmawiałem teraz z rolnikami i oni już karmią sianem zimowym. Tak. Lamentują, że ten tak. Jest źle, ale To tutaj jest właśnie dobra informacja dla nich, nie? Że będzie dodatkowe. No będzie dla nich wsparcie. Tam w tym protokole też już wprowadzili taką pewną rzecz, że przy produkcji zwierzęcej, czy właśnie produkcję zwierzęcą i produkcję roślinną, bo przy tych łąkach, pastwiskach, czy tych tuzach można było odjąć te koszty związane z produkcją zwierzęcą. Czyli to tak pomniejszało wartość, ogólnie pomniejszało wartość szkód. Znaczy pomniejszało wartość gospodarstwa, w związku z tym szkody były wyższe. Czyli z korzyścią dla rolnika, ale to tam jak bawiłem się przy wypełnianiu tego, to tam na przykład tam kilka procent. No ale nieraz te kilka procent, no to by dobrze. Proszę się plus i już jest lepiej dla rolnika. Już nie mówiąc o tym, że te pomocy też będą wypłacane, na przykład kredyty będą udzielane na przykład do wielkości poniesionych strat, prawda? No to też bardzo proszę się liczyć. W ramach formuły pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia w przypadku, gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji roślinnej lub ogólnej produkcji, prawda? No to tutaj, jeżeli tylko będziemy się odnosić do produkcji roślinnej w przypadku naszej gminy, no to jest dobra wiadomość, bo wszystkich te straty przekroczyły 30%, czyli każdy będzie się mógł załapać na tą wyższą pomoc, w sensie na te dotacje, prawda? Bo ale to przy szacowaniu, jak powiem tak, my to jako komisja na etapie szacowania patrzyliśmy na to, gdzie były lepsze gleby, no to wiadomo, że to jest
ostatnio mniejsza, właśnie po prostu mniejszy procent starych. Natomiast w protokole nie ma rozróżnienia na klasy B. Nie, po prostu jest uprawa, jest powierzchnia, jest procent starych się. I tyle. Także jak się pójdzie do agencji z tym protokołem, oni będą mieć tylko informacje o tych trzech rzeczach. Nie będą widzieli, aha, to była dwójka, to tutaj o, to nie powinni się odpoczyć, nie? A tutaj ten. Nie będzie takich informacji, bo my jakby, bo wiadomo też, rolnicy mają, mogą mieć taką samą sprawę na kilku działkach, na kilkudziesięciu działkach, prawda? No to byśmy musieli za tą każdą działkę wpisywać osobno, bo te protokoły już miało prostej stronie, to będzie nam pełno po 15 stron, nie? Wysumowaliśmy po prostu rodzaj sprawy, na przykład pszenica zima, łączna powierzchnia i ogólnie procent strat. I tak opisaliśmy, myślę, że jest dobrze. No i teraz o tych ubezpieczeniach, o których mówiłem szybciej, niemalże na samym początku. Niestety rolnicy, którzy nie mieli ubezpieczonych upraw co najmniej jednego ryzyka, no to ta pomoc będzie pomniejszana o 50%. Z wyłączeniem moich własnych. No tutaj też tak prawdopodobnie rolników, którzy mają duże. Stawkę pomocy do 1 hektara ogłosi minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosku powiatowego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie pomocy. Tutaj również bardzo proszę o pilne obserwowanie naszego WIP-u, naszej strony internetowej. Będziemy te informacje dystrybuować różnymi kanałami, żebyście się Państwo o nich dowiedzieli. Jak to będzie, jak będziemy mieli taki termin już na etapie przekazywania Wam wniosku zatwierdzonego od wojewody, to również będziemy mówili o tym, ale też proszę obserwować strony Agencji Modernizacji, bo ten termin jeszcze nie jest znany, ale pewnie znany jest wkrótce i tutaj będzie trzeba niezwłocznie udać się, ktoś jest w gestii rolnika, tak, będzie trzeba niezwłocznie udać się do agencji, tam będzie trzeba złożyć niestety kolejny wniosek, załóżmy do tego wniosku będzie potrzeba szacowania, no i będzie można się wybiegać o tą pomoc. Tutaj proszę obserwować media. Tutaj o produkcji roślinnej to już mówiłem, że ona będzie ujmowana jako osobno. No i teraz bardzo szybko o formach owoców. To już tytułem końca. Szybko przeczytam, jeżeli ma się interesować jakieś konkretne formy pomocy, to proszę pytać. Albo tutaj obserwować stronę. Dobrze. Kredyty preferencyjne na zrobienie produkcji rolnej. Banki, które współpracują z agencją, będą udzielały kredytów nie większej niż kwota oszacowanych strat na zrobienie produkcji gospodarstw rolnych. Kredyt może być przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, czyli kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliw na cele rolnicze i nawożowego. Kredytobiorca jest obowiązany wyglądać 50% poniesionych wydatków. W 2018 roku kredyty będą udzielane z oprocentowaniem płaconym przez producenta rolnego w wysokości do 0,5% w skali roku. Także myślę, że korzystne warunki kredytów na wznowienie produkcji rolnej. Kolejna rzecz, poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnej produkcji rolnej znajdujące się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą. Kolejna rzecz, udzielenie przez prezesa KRUS-u na indywidualny wniosek rolnika, czyli uwaga, bo tutaj jest konieczne wystąpienie do prezesa KRUS-u o pomoc w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie orzeczenia niepełnosprawności, nagrodzenie rady lub umorzenie społeczne w części bieżących składek. Tylko tutaj byłbym ostrożny. Tutaj trzeba sygnalizować, że proszę uważać, żeby Państwo potem, tym, którzy złożą, nie brakowało później okresów, prawda, dokładnie, do emerytury. Także tutaj proszę się upewnić, że jeżeli tutaj będzie ta pomoc, to może w tym czasie zaliczyć do okresu emerytury rolnika. Bo niestety będzie trzeba tak to gdzieś trzeba zapłacić i tak. Jeżeli chodzi o KOF, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, tam na Agencji Ośrodek, no to tutaj też jest przewidziana pomoc w formie rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży, dzierżawy nieruchomości, zasobów własności rolnej, pomoc w opłatach czynszów, umorzenie rat płatności czynszów z tytułu umów dzierżawy, tak, i mam ten wniosek, ten
wpływów agencji, od agencji działki. To, o czym mówiłem na początku, czyli udzielanie przez agencję restrukturyzacji, modernizacji rynku dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych, szkody w trawach rolnych spowodowane w ciebie rzeczy powstały na koszt upraw objętych co najmniej 30% danej uprawy. Stawka pomocy na 1 hektar zostanie ogłoszona przez ministra rolnictwa na 2 tygodnie przed terminem naboru wniosków, który również określony będzie przez agencję. Także tutaj będzie ta pomoc na pieniądzu. Jeżeli chodzi o dotacje dla podatników podatkowego, którzy prowadzili kursy podobne rybsów pochodnych, to tutaj jest przewidziana pomoc 300 zł do hektara powierzchni, powierzchni stawów na odnowienie tej produkcji w rybach. No i sprawdzę, że jest agencja restrukturyzacji modernizacji na rzecz banku, z których producenci rolni mają kredyt do opłacania do kredytowania stosowane przez te agencje płatnego oprocentowania przez okres nie dłuższy niż 2 lata w przypadku zawieszenia przez bank spłaty kapitału. Czyli krótko rzecz ujmując, jeżeli już mamy jakiś kredyt, no to agencja nam pomoże w spłacie oprocentowania tego kredytu. Ważna informacja, te wszystkie tutaj formy pomocy, które omówiłem, można o nich więcej poczytać szerzej na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tutaj tutaj też podałem luźnie datę publikacji. Proszę zobaczyć, 14 sierpnia dopiero jest opublikowane te informacje, na co konkretnie rolnik może liczyć. Wcześniej to co było mówione, to wszystko było w różnie sposób, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego, no a tutaj już to jest taka rzetelna informacja i dopiero kiedy taka informacja ukaże się, to wszystko, to co jest na stronach Ministerstwa Rolnictwa, to jest wszystko przekopiowane na stronę Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, także to jest to samo, można sobie coś tu albo tu poczytać, no i myślę, że to jest, na razie są takie formy pomocy, nie? Także na to można liczyć, a jak się okaże w przyszłości, to zobaczcie. Dziękuję bardzo. Bardzo wyczerpujący, panie przewodniczący. Fachowo, w ogóle jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie znaliśmy pana inspektora w okresie. Ale było to potrzebne dlatego, z tego względu, bo tutaj dzisiaj tak żeśmy z panem burmistrzem postanowiliśmy, żeby ten punkt znalazł się porządku obrad dzisiejszej naszej sesji ze względu na różne głosy tutaj rolników, bo część rolników wiemy, ja chociaż nie jestem rolnikiem, ale takie głosy do nas dochodziły, że część rolników nie złożyła, nie przystąpiła do tego programu pomocy czy tam oszacowaniu strat. Z tego względu, że byli pewni, że będzie to tylko kredyt, a jak wiemy, rolnicy mają wiele kredytów i nie było tym, ci rolnicy tym zainteresowani. I wyjście naprzeciw nasze tutaj było i spotkała się Komisja Rolnictwa i żeby pomóc tym rolnikom, którzy no, nie złożyli takich wniosków, którzy są już słyszone. I dlatego jest dzisiaj tutaj to spotkanie. Ja tylko tak zainicjowałem właśnie dyskusję. Bardzo proszę, teraz otwieram dyskusję nad tym sprawozdaniem tutaj rzeczowym, konkretnym. Myślę, że większość rzeczy zostało tutaj omówione. Tam jeszcze pan ktoś się zgłaszał chyba coś powiedzieć. No dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Dobra, bardzo proszę, szanowni państwo, otwieram dyskusję, chociaż to muszę powiedzieć, że tutaj bardzo długo i rzeczowo, ale proszę bardzo, czy ktoś z państwa rolników, bardzo proszę pani radna Elżbieta. Panie przewodniczący, szanowni radni, ja sobie tutaj zapisałam kilka wniosków z wypowiedzi pana sekretarza i powiem tak, że też jestem rolniczką, która nie użyła tego wniosku. I w naszej miejscowości jest takich osób kilka, ponieważ tak jak było mówione tutaj, na początku była ona tylko o kredytach, a ile mamy kredytów, to może moje można sprawdzić na BIP-ie.
nikt nie mówił o żadnej innej formie pomocy, zresztą przedstawiciel ODR-u też mówił tutaj tylko o kredytach. Mówił też o tym, że na terenie gminy Hojnów Instytut jest wypalony 20 hektarów rzepaku i nie może być 200 po oszacowaniu komisji. Nie wiem, ile wyszło komisji, ale pan powiedział, że nie może być 200, bo w tablicy jest 20. No, następna taka kwestia absurdalna, że susza wystąpiła tylko na drogach 5-6 klasy, nie objęła w tamtym czasie ziemniaków, buraków, kukurydzy, co jest kolejnym absurdem, ponieważ my już odstawialiśmy ziemniaki przemysłowe, już część jest wykopana, że tak powiem. I ja zapraszam komisję, żeby przyjechała i zobaczyła, jak się to robi, jak się to odbywa i jak to wygląda. Żeby przyjechać i zobaczyć. Dwa dni na kombajnie, na trzeci dzień nic nie mówiłeś na oczy, nie można było dotknąć rąk. Także tak to wygląda. Zresztą powiem szczerze, że rolnik też uważa bardzo, jak powiem, bardzo słabe zainteresowanie i pomoc przez nasz ośrodek ODR, który, mówię, na pewne rzeczy potrafi nam mówić rolników, a w tym wypadku nic takiego nie było. Po prostu ci, co rozłożyli, to złożyli. Średnio wchodzi około 7 wniosków na wieś, bo jest 25, jeśli 180 wniosków, to jest około 7 na wieś. Także mówię, jest to, no i jak wszyscy słyszeliśmy, jest tam kilka absurdów, bo mówię, tak samo część zgłosz już była wygłoszona przed przesłaniem komisji, bo wiemy, że przyjęła się także w czerwcu, komisja zaczęła pracować początkiem lipca i tak samo jest teraz. Wiem, że nasi rolnicy mają zbiór buraków w tym roku na początku września. Może to być drugi, trzeci, tak? Jak się pan minister namyśli piątego, to te ziemniaki, te buraki będą wykopane, a najprawdopodobniej będą leżały na polu, bo ta maszyna, która jest zbierała, one teraz wyglądają jak lewa pietruszka, można je nawet podpalić, bo mi się spało. No to komu będzie to szacowane? To będzie kolejny absurd w tym wszystkim. Dlatego ja uważam, że skoro tak jak pan Sławek zaczął, że susza dotknęła wszystkich jak jeden mąż, tak? No to w takim razie jak wszystkich, to wszystkich, bo przecież to jest absurd, że wysuszyło pana X, a przez mnie to pana X nie. Także moje wnioski są takie, ja przekazuję, jakie są głosy rolników, przynajmniej z naszą miejscowość. Dziękuję bardzo. Więc bardzo proszę pan radny Józef. Szanowna radna, panie burmistrzu, panie przewodniczący. Do mnie także zgłosiło się kilku rolników w tym temacie, ponieważ nie złożyli stosownych wniosków zgodnie z zarządzeniem 259 wojewody. Dlaczego nie złożyli, już nie będę mówił, bo nie będę ich oceniał, bo taka była ustawa prawna, że komisje powołane przez wojewodę, że sporze między innymi ma być na polu. Złożyli wniosku w związku z tym, że 31 lipca ukazało się nowe rozporządzenie mówiące o temacie kwotowym od hektara i tak dalej, i tak dalej. To ten taki sposób nie dociągnął. No i ja w imieniu rolników wnioskuję, skoro nasza gmina została objęta w całości suszą, nie ma wielokrotnie suszy, nie mam takiej informacji, i że średnio około 50% jest strat z tego tytułu, wnioskuję poprzez uchwałę, poprzez pana wójta, wystąpienie do wojewody dolnośląskiego z informacji na ten temat. Jak to zostanie rozpatrzone, jak to zostanie zakwalifikowane, tego nie wiem. Ale taki jest mój wniosek i z mojej miejscowości Niedźwiedzice rolników. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie radny, bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie wiem,
jako przedstawiciel Izby chciałem się nawiązać się do wypowiedzi tej pani radnej. Że na kobiecie ziemniaki już, czy tam buraki. I my nawet jak pojedziemy pooglądać to teraz, my nie mamy umocy prawnej, żeby to pisać do wniosku. Musi być rozporządzenie ministra, musi być czarno na białym, jedziemy i robimy. No bo my sobie przepiszymy, że stwierdził pani, powiedzmy, 50% w ziemniakach, to i co z tego? Ale proszę, to nie jest mój element, bo ja... Nie, ja rozumiem. I 22 sierpnia musiała odstawić ziemniaki. No tak, ale jak my pojedziemy do pani, zrobimy to, no i gdzie to spiszemy? Jak jest data, wniosek, no jeśli nie wiadomo... No jest właśnie, jest. Ale chyba można powiedzieć pewne niezrozumienie tematu, bo chyba jak powiedziałeś, że zaczęła się pani pracę, nie ziemniaki jeszcze nie są wszystkie wychowane, prawda? I na podstawie tych, które pozostały na polu, no to co będzie to zrobić? Tak, to jest, a można pewną działkę. Rozumiem, czy pani pytanie, czy w ten sposób może komisja zadziałać? Były po prostu przypadki, że ktoś kogoś grzeba, a na nasz telefon Sławka czy prośbę, wstrzymaj się z 5 arami. Tak. Miałem 20 hektarów, zostawmy nam 2 działki po 2 ary. W jednym kawałku, w tym roku i w tym, myśmy ocenili tak samo z ziemniakami. Pokiemy 20 hektarów, zostawmy te 5 arów z jednej, z drugiej strony, my to ocenimy. Oczywiście, no. W ten sposób. A jak te 5 arów grzeba prosto w dołku? Nie, dlatego ja, bo to jest komisja. I widzimy, co się dzieje w dołku, jak jest ziemia, jakie jest położenie tego. To jest wszystko... No jest, ale po to jest komisja, żeby tak samo, żeby chodzi o suszę, to ogólnie wracamy do tego, prawda? No. Jest to groszów, są stawy, są. No to są różne ułożenia tego wszystkiego. Po to jest komisja, żeby sprawdzić to na oczy, zobaczyć jak w rzeczywistości jest. Bo jeżeli nie trzeba było tego, no to po co by było to więcej? Minister mówi, była susza na obronę książki, bo zamykamy. A nie patrzeć na jakiś instytut, który ma tabelki, tam ten zawsze był. Każdy nowy rok. Rolnicy zawsze mówili, ale zawsze był. Dobrze, jeszcze pani przewodnicząca Rena Kostka, bardzo proszę, zanim oddam panie Tadeuszu za głos. Panie przewodniczący, szanowny rado, ja właśnie chciałam powiedzieć, że słuszna była ta dyskusja na ostatniej sesji z panem Janem Kucharskim, że właśnie nie powinno się odnosić na susza, nie powinna się odnosić do gleby. I właśnie wtedy już pracownik ODR-u powinien zarządzać rolników. Przepraszam. Więc chodzi mi o tą wypowiedź, która wtedy się właśnie tam pojawiła na ostatniej sesji, że dotyczy to takich gleb i że tylko ten kredyt to po prostu było od razu wprowadzenie rolników w błąd. No i dlatego wtedy próbowałam z nim dyskutować. I też tak jak mnie osobiście też dotknęła susza mojej rodziny, więc musiałam męża namawiać, bo on też podchodził do tego sceptycznie, że a kredyt, po co mi ten kredyt, kolejne pieniądze do spłacenia, prawda? No ale niestety tak się właśnie zadziała, że rolnicy się wstrzymali. No tu się okazuje, że jednak to wsparcie jest inne, ale właśnie no, te informacje tutaj z tego instytutu, no to właśnie no, tak jak tutaj koleżanka mówi, ja się z tym zgadzam. Naprawdę, że to jest absurdalne. Komisja ma ręce związane, bo trzyma się tych wytycznych. I dlatego Komisja Rolnictwa Gminna spotkała się z mieliśmy spotkanie i próbowaliśmy właśnie zwrócić się do wojewody, która jest blisko do pana przewodniczącego. I tu właśnie będzie odczytane, bo myśli, jaki mamy pomysł na to, żeby pomóc jednak rolnikom wszystkim. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo proszę pan Tadeusz Orlański, chciał zabrać głos. Szanowni radni, panie przewodniczący. Ja zgadzam się z tym, co pani tu radny mówi, dobra. Oczywiście ma rację, ale są przepisy, jak tutaj prędzej wypowiadane są przepisy, gdy komisja myśli z przepisów, rodzi szansę sobie. Ale mam taki wniosek, bo tutaj pan przewodniczący, pan Kuczuwa, nie wróci, mówi, że może to przyjść, tak mówimy sam. Ale ja bym się zgodził z tym, co pan radny z Nigerii, pan Szulski mówił. I tak coś pisło do mojego. Bo no, rzeczywiście, jak mi się pani mówi, że jedną szatę powiedzie, to nie, nic nie zrobi. Ale pan wojewoda ma takie prawo, to nie może. Może akurat w ten sposób było. Nie szkodzi nic, jak pisać, a kto wie, może
udało się. Ja bardzo to lubię takie pismo. Może inne gminy też to zrobią i wtedy pan wojewoda może też nie będzie. No bo innego miejsca nie ma. A straty są, były straty. No i co, że te buraki teraz, dużo osób, buraki mają na początek. Mam dzisiaj tam wysokości. No to będzie hańba, ten mój pożarny. Tak samo mówi, co mam robić? On ma jutro rozdawać wysokość buraki. Nie będzie buraki. Nie jak komisja, a może tak. Kolega tutaj sprawy mówi, czy może trzeciego czy pierwszego tam września wyjdzie taki przepis, że buraki też może oceniać. No ale już buraku nie będzie. Dlatego ja proponuję panie radna, że tak panie dobrze to mówi, jak najpierw pan przywódzki dobrze powiedział, to sam chciałem będzie powiedzieć. Ja bym w ten sposób postąpił i to pan rada, czy pan mógł tutaj takie pismo stosować. No i myślę, że może takie potrzebne zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa? Bardzo proszę pan wójt Andrzej Krzyś. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, no, smutna jest to chwila, smutna rzeczywistość naszej gminy, bo to jest tak naprawdę klęska żywiołowa, która dotknęła wszystkich rolników. No, bez wyjątku, tylko można mówić o procentach, prawda, bo to ktoś mnie zgłosił, no nie wiem, czy to 30, 40, czy ile tych procent miał. Natomiast szkoda też, to jak tutaj powiedziała pani radna Żyta Lądy, że tą informację, którą przekazał pan kierownik zespołu do rady naszego ODR-u, która jest zresztą nagrana na panówkę, nie dawała rolnikom nawet nadziei na to, że cokolwiek będzie można uzyskać. Rzeczywistość jednak pokazała, że weszły akty prawne, co prawda już po wszystkim, po zbiorach, które pozwalają liczyć na pewne wsparcie ze strony rządu. Tutaj trzeba się cieszyć, że to wsparcie będzie, jeżeli ono będzie, a wszystko wskazuje na to, że zostanie udzielone. Natomiast, no cóż można powiedzieć o tym, którzy nie złożyli, no. Można, bo co teraz można powiedzieć, bo zawsze z tej ostrożności moim zdaniem należało te wnioski złożyć, czy dadzą, czy nie dadzą, jeżeli są sprawy, trzeba było słuchać. I teraz my to pismo oczywiście skierujemy do pana wojewody z prośbą o to, żeby objąć cały obszar gminy klęską żywiołową, żeby również udzielić pomocy tym, którzy tych wniosków nie złożyli. Natomiast no nie wiem, jak pan wojewoda na to zareaguje, ponieważ to są pewne procedury, o których panowie mówiliście. Najsmutniejsze to, że te okresy suszy u nas się powtarzają. Bo to już jest w tej kadencji drugi taki przypadek, który zeszedł na większą skalę. Ja nie wiem, panowie, którzy się trudnią rolnictwem, może więcej wiedzą i tutaj potrzebne są może rozwiązania systemowe, o których decyzje powinny zadbać, czy to centrala nasza Warszawa, nasz rząd, czy może Bruksela, bo wiem, że w innych krajach Europy to są nawadniane, jeżeli jest to możliwe. I tu tkwi jakby cały problem, bo susze nam się będą powtarzały, ponieważ klimat się ociepla, są takie cykliczne lata, że temperatury wzrastają i to nie jest ostatnia susza. Jeżeli nie będzie rozwiązań takich, jakie są dopłaty obszarowe, prawda? I nie będzie mocny głos czy Izby Rolniczej, czy tych samych rolników, czy organizacji kółek rolniczych, że trzeba wygospodarować środki na terenie Unii Europejskiej, żeby w tych krajach, gdzie nie ma jakichś systemów nawadniających, czy takich systemy wprowadzić, to będziemy się spotykać co 2 lata, co 3 lata i mówić o tym, że rolników dotknęła susza. Tutaj potrzebne są takie rozwiązania. Teraz no, na tyle, co możemy, to będziemy starali się pomagać, natomiast no, musimy się do tego jako kraj, jako państwo, jako cała Unia Europejska przygotować. Ten system ma tylko raz rozwiązać, bo nie ma innej drogi. Dziękuję bardzo. No właśnie, przepraszam, że powiem do pana wójta. W pełni zgadzam się z panem wójtem, z tego względu, że wody w Polsce nie jest za mało, tylko gospodarka krajowa, woda ucieka do Bałtyku, po prostu wypływa i wchodzi do Bałtyku.
która zatrzymała tak inne kraje bardziej rozwiniętych, Niemcy, Hiszpania, Belgia, te inne kraje, tą wodę nie puszczają, to ta co wyjdzie, ona nie ucieka z tego kraju. Ona po prostu chodzi o te sprawy nawadnienia, żeby tej wody nie, po prostu nie oddać z powodu do morza. Ja wiem, a to jest właśnie problem ogólnokrajowy. To są zaniedbania od wielu lat, które były i ta woda nie zostaje po prostu u nas, to ucieka do wody. Wody nie brakuje. Gospodarka po prostu nawadnieniowa. Zgadzam się z całej pełni. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze pani Elżbieta. Jeszcze krótko. Powiem też, że z własnego doświadczenia do rolników nie spodziewało się też, że te sprawy są aż tak wielkie. Bo ja podziwiam komisję, która poszła, stanęła na rogu pola i stwierdziła, że na tym polu jest 50% strat. Ponieważ mówię, myśmy wiadomo jak każdy, jedno pole mamy po stronie Krzywej, drugie w Grobli, pod Grobą, trzecie w Salomonie. I proszę mi wierzyć, że to czasem były różnice o jakieś 80% tam. A tak naprawdę ja uważam, że stratę można oszacować dopiero po zbiorze. To ja teraz widzę, wiem, że zdałam 200 ton pszenicy, a powinna mieć 350. I ja teraz widzę, że ja nie mam 150 ton pszenicy, a nie, że stanę na polu, gdzie to zboże, no były głosy, tak? No ale tak jak pan Sławek mówił, dopiero jak się go wytrzęsło, to było widać, co tam było. Wielkie nic. Dlatego mówię, no nie wiem, może nam się rzeczywiście uda coś załatwić, a znając życie, bo chłopu nikt nigdy nie da mi za darmo, także myślę, że też z takim podejściem po prostu... Ale próbować trzeba. Te wnioski. Ale doświadczenie na mnie nie sprzyjało. Szanowni Państwo, bardzo proszę. Można jeszcze tak odwodzę słów, które tutaj padły przed tobą z Elżbiety, to chciałbym powiedzieć, że spotkałem się też z takimi głosami, te całe szumne gniazdy w prasie, w telewizji, prawda, czy w radiu, o takiej pomocy, po tysiącu do hektara, już słyszę od ludzi niezwiązanych z rolnictwem, często i również mieszkańców naszych, mówi, no ale dostanie się po 1000 zł. Prawda? Najpierw krzyczeli, przecież macie dopłaty, teraz a co narzekanie, przecież dostaniecie 1000 zł. I w tym wszystkim całym nieszczęściu, prawda, taka medialna nagonka, ten rozgłos taki, który powoduje też niepotrzebne napięcia i te, tak, no, chłopiec, czaszek, to najbardziej boli, prawda, bo nie to nie jest niezrozumienia, bo niechęci zrozumienia tematu, czy nie rozstrzegania tego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, troszeczkę reasumując tą dzisiejszą dyskusję, sprawozdanie, my jako gmina, jako władze gminy, jako rada gminy, podeszliśmy, też właśnie z panem wójtem na czele, podeszliśmy bardzo poważnie do tego tematu, bo już w miesiącu czerwcu omawialiśmy sytuację w rolnictwie. Na pewno to się, chociaż pan to tak się zdarzyło inaczej przez wypowiedzi, ale ja wiem, że pan kierowi podawał te informacje, mając takie, a nie inne informacje. Ale w miesiącu lipcu czy w sierpniu spotkała się komisja nasza. Czyli wiedzieliśmy o sytuacji, jaka dzieje się tutaj na terenie naszej gminy, zresztą w całej Polsce. Komisja Rolnictwa, która na spotkaniu, na burzliwym spotkaniu, ja może przeczytam taki tylko krótki protokół tego spotkania rolnictwa, odbyło się 13 sierpnia 2018 roku. Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki, Gruntami, Ochrony Środowiska Rady Gminy w Ojów w związku z postępującym na naszym terenie długotrwałą suszą. Na posiedzeniu zostali również zaproszeni członkowie Komisji do spraw szacowania szkód. Przyjętych przez Komisję wniosków aż 155 gospodarstw odnotowano straty przekraczające 30% całej produkcji. Oczywiście to się powtarza, bo sprawozdanie pana przewodniczącego, ale do czego dążę w dalszej części tutaj tego posiedzenia komisji. W większości upraw na terenie całej gminy bez względu na jej rodzaj oraz termin zasiewu nieodwracalnie uległa zniszczeniu w granicach 50-60%. Ten rok okazał się bardzo ciężki dla wszystkich producentów rolnych i jest klęską żywiołową.
Komisja Rolnictwa wystosowała wniosek, aby przygotować list intencyjny do wojewody dolnośląskiego z prośbą o pomoc rolnikom, którzy z różnych, czasem niezależnych przyczyn nie złożyli wniosków o oszacowanie swoich upraw przed zbiorem. To to, o czym żeśmy tutaj mówili. Bardzo proszę, my jako tutaj władze przygotowaliśmy list intencyjny do pana wojewody dolnośląskiego. Bardzo proszę, pan przewodniczący, przeczyta ten list. List intencyjny, szanowny pan Paweł Krejak, wojewoda dolnośląski. Szanowny panie wojewodo, w imieniu rolników z terenu gminy Chojnów, których gospodarstwa ucierpiały na skutek długotrwałej suszy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc. Od wielu lat wynotowano tak wysokich temperatur oraz tak długich okresów bez oparcia atmosferycznych. Powołana na podstawie pana zarządzenia gminna komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym suszą na terenie gminy Chojnów w 2018 roku prowadziła szacowania strat w uprawach przez cały lipiec. W tym czasie były również przyjmowane wnioski producentów rolnych z prośbą o oszacowanie strat przede wszystkim w uprawach zbóż ozimych, jary, rzepakach, roślinach strączkowych oraz drzewach i krzewach owocowych. Szacowano także użytki zielone, w szczególności u gospodarzy posiadających zwierzęta hodowlane, ponieważ ich sytuacja stała się w tym roku również wyjątkowo trudna. Według procedur szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej warunkiem oszacowania upraw było przeprowadzenie przez Komisję Ilustracji terenu. Kolosalne znaczenie miał tu czas, aby zdążyć oszacować uprawy jeszcze przed zbiorem. Jak wiemy, w tym roku żniwa rozpoczęły się wyjątkowo wcześnie. Większość gospodarzy już od początku lipca przystąpiło do zbiorów, aby ratować pozostałe jeszcze ocalałe uprawy. Z przyjętych wniosków aż w 155 gospodarstwach z terenu naszej gminy odnotowano straty przekraczające 30% całej produkcji i tylko u 5 gospodarzy straty te nie przekroczyły progu 30%, choć ich sytuacja wciąż może jeszcze ulec zmianie, bo susza nadal trwa, a jesteśmy jeszcze przed zbiorami kukurydzy, ziemniaków i buraków. Aktualnie czekamy na kolejne raporty Instytutu Upraw Nawożenia i Drewnoznawstwa Państwowego Instytutu Badawczych Płowa, które na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi system monitoringu suszy rolniczej. Jednoznacznie należy stwierdzić, że większość upraw na terenie całej gminy, bez względu na jej rodzaj oraz termin zasiewu, nieodwracalnie uległa zniszczeniu w 50-60%. Niestety rok ten okazał się bardzo ciężki dla wszystkich producentów rolnych. Zjawisko to w naszej opinii nosi znamiona klęski żywiołowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o pomoc rolnikom, którzy z różnych, czasem niezależnych przyczyn nie złożyli wniosków o oszacowanie swoich upraw przed zbiorem i w związku z tym pozostali bez jakiejkolwiek pomocy państwa, choć znajdują się w równie ciężkiej sytuacji jak wszyscy. Dziękuję bardzo. List ten zostanie podpisany przez pana wójta, przeze mnie jako przewodniczącego rady i przez Komisję Rolnictwa naszej rady. Jeżeli jeszcze mielibyście państwo jakieś może uwagi do tego listu intencyjnego, to bardzo prosimy o już w takiej formie zostanie wysłany w poniedziałek do pana wojewody. Szanowni państwo, wiemy, że jesteśmy w przededniu dożynek, które odbędą się tutaj w miejscowości Rokitki. No, nikt nie mógł przewidzieć, że tak trudna sytuacja będzie w rolnictwie w tym roku. Myślę, że jakoś może to wszystko bądźmy optymistami, że ułoży się to dobrze, że może będzie ta pomoc. Mówię, tu gmina ze swojej strony naprawdę wykazuje się, no, z każdej strony służy pomoc rolnikom. Ja serdecznie dziękuję komisji, która szacowała tutaj straty, bo dziękujemy za to, co już żeście państwo zrobili. Wiemy, że jeszcze przed wami czeka tutaj praca. Wiemy, że chociaż rolnicy są rozżaleni, ale to nie jest państwa wina. Takie są przepisy. Myślcie rzetelnie i dobrze wykonywali swoje obowiązki. Za to serdecznie wam dziękujemy. To, co do tej pory zrobiliście, a jeszcze będziemy podsumowywać to na pewno, jak już wszystkie straty zostaną przemocowane, ziemniaki, kukurydza i
Jeszcze raz Panie Przewodniczący, dziękuję Państwu, wszystkim członkom komisji też serdecznie dziękujemy. Ogłaszam 5 minut przerwy.